Cześć Jacku, dzień dobry, witaj. Witam. Bardzo nam miło, że możemy Cię gościć. Jestem z Adrianem, z nami jest Jacek Walkiewicz. Pewnie Witam zanim wszystkich. wejdziemy w temat, to jeszcze damy trochę sobie czasu, żeby był taki poślizg na to, żeby Facebook nas zobaczył, więc zapytamy, czy nas słychać, czy nas widać. Poczekajmy, jakieś będą komentarze, na razie ich nie ma. Jak sprawdzaliśmy, to było opóźnienie, więc pewnie zaraz się pojawią. I Łukasz pisze, że słychać i widać. No to super. To się bardzo cieszymy. Ja jeszcze raz cieszę się, że jesteśmy, że zaakceptowałeś to zaproszenie i że się wstrzeliliśmy właśnie w temat i między mailami, że zostaliśmy zauważeni. Cieszę się, że jak to nazwałeś przeznaczeniem, bo naprawdę na mojej osobistej drodze już niejednokrotnie Cię spotykałam. Ja zaraz opowiem o naszej historii, ale może przedstaw się tak, jak chciałbyś być przedstawionym najlepiej. O, ja zawsze tutaj proszę na przykład na konferencjach, żeby mnie przedstawić, tylko zmieniaj nazwiska. Zawsze mówię, że to kim jestem jest w ogóle bez znaczenia, ważniejsze co powiem. A potem mówię, że to co powiem też jest bez znaczenia, bo najważniejsze jest to, co ktoś usłyszy. A to co usłyszy też jest bez znaczenia, bo tak naprawdę najważniejsze co z tym zrobi. Czyli przedstawiając się to, gdybym miał powiedzieć coś o sobie, to powiedziałbym, że no jestem Jacek Walkiewicz i zawodowo jestem psychologiem. Zawodowo dzisiaj już mogę powiedzieć, że jestem mówcą, to nie budzi żadnych jakichś takich zdziwień, chociaż jeszcze 10 lat temu ludzie patrzyli z takim niedowierzaniem, co to za zawód. No i tyle w zasadzie. No i autorem kilku książek, 4 dokładnie. I słynnego wykładu na YouTubie, który pewnie rozpoczyna przygodę dla wielu z rozwojem osobistym albo z kontaktem ze mną. No, z tego co każe, to jest więcej tych rzeczy na TEDzie. Na TEDzie chyba były 2 wykłady, prawda? Były 2. Ten pierwszy jest dla leniwych, bo on się sam wyświetla bardzo często i ma dużo odsłon, w związku z tym jest najpopularniejszy. Ten drugi jest dla tych, którzy szukają. Czyli jak ktoś już obejrzy pierwszy i szuka, no to znajdzie drugi. No i tyle w zasadzie. Mam taką zasadę od lat już, że nie nagrywam swoich wykładów. Tych, które prowadzę w różnych miejscach, mam takie zastrzeżenia. Czasami nawet jest dosyć śmiesznie, bo na konferencjach wielkich stoją kamery, a na czas mojego wystąpienia proszę, żeby je zdjęto ze statywów, żebym ich nie widział, żeby mnie nie drażniły. W związku z tym dlatego nie ma więcej treści. Ale myślę, że to co jest, to jest naprawdę dla tych, którzy chcą skorzystać z takiej inspiracji, bardzo dużo. To ja jeszcze tutaj zatrzymam na chwilkę przy tej właśnie inspiracji, bo chciałbym tutaj tylko napomknąć, że właśnie Jacku, byłeś dla mnie bardzo dużą inspiracją i właśnie to od Twojej osoby tak naprawdę zaczęła się moja przygoda gdzieś z tym całym rozwojem osobistym i też właśnie z psychologią, bo też jestem psychologiem, więc to jest mój kierunek również. Także super. Dzięki, że z nami tutaj jesteś. No ja też się cieszę, dzień jest szczególny, dzień dziecka. Mówi się taki żart, był przynajmniej w moim środowisku, że psychoanaliza kobiet trwa latami, psychoanaliza mężczyzn jest krótka, bo psychoanaliza to powrót do dzieciństwa, mężczyzn nie trzeba cofać, oni tam ciągle są, w związku z tym. Ja się bardzo dobrze czuję w dzień dziecka. Ja podobnie, tym bardziej jak patrzę na tą kartkę, którą dostaliśmy od Ciebie, imienną. I zawsze wszystko muszę przewrócić, czyli Ik Hakima, dobrze mówiłam, ale widocznie Ik Hakima, czy chcesz więcej coś o tym powiedzieć? Dlaczego to się stało właśnie takim symbolem Twojej marki, marki Jacka Walkiewicza? No, symbolem bardziej stała się pełna moc, która jak wspominałem jeszcze 15 lat temu budziła uśmiech na twarzy moich rozmówców. Miałem też takie wizytówki w pomarańczowym kolorze z napisem pełna moc życia. Dzisiaj to słowo jest mocno eksploatowane, również w reklamach wielu widziałem je przez ostatnie lata wykorzystywane. I moc, i pełna. Natomiast rzeczywiście Kakima jest dla wtajemniczonych. To jest drugie słowo takie, które przeniosłem na polskie tutaj realia rozwoju osobistego, wzięte z mojego pobytu Indian w Kanadzie, z obrzędu Taniec Słońca, w którym brałem udział jako obserwator, taki support.
I w wolnym tłumaczeniu to słowo, które podnosi padających wojowników, czyli ci, którzy padają, słyszą nad swoimi głowami to słowo ikhakima, krzyczane w rytm bijących bębnów, znaczy w wolnym tłumaczeniu masz wszystko, co potrzebujesz, żeby się podnieść. Czyli musisz uwierzyć w siebie, że masz wszystko, co potrzebujesz, żeby sobie poradzić w tej trudnej sytuacji. No i ci wojownicy, nazwijmy ich starszyzną, nad tym takim padającym, mdlejącym, tak długo krzyczą to słowo w rytm tych bębnów, aż on się podniesie. Okazywało się, że to słowo wystarczy, żeby rzeczywiście dać ludziom siłę. Oni się podnosili. Powiem tylko, że obrzęd jest dosyć okrutny, polega na przebiciu klatki piersiowej kołkami drewnianymi, przyczepieniu się do drzewa, wiszeniu przez 4 dni, z przerwą oczywiście na sen, wtedy się odpinają, z przerwą na sweat lodge, czyli szałas potów, w którym też się tam muszą trochę nacierpieć, ponieważ jest dosyć gorąco, a rany są świeże. I ostatniego dnia oni muszą podbiec do świętego drzewa, odbiec na tyle szybko, żeby im się te kołki wyrwały ze skóry. Przez te 4 dni nie jedzą i nie piją, w związku z tym to jest ogromne obciążenie dla organizmu. Znaczy w ogóle nie picie 4 dni w normalnych warunkach jest, myślę, obciążeniem, a w warunkach cierpienia i dosyć wysokiej temperatury 30-paru stopniowej szczególnie. No i oni mdleją po prostu. I dla mnie to było takie absolutnie niezwykłe doświadczenie pokazujące moc słowa, które wibruje w jakiś taki magiczny sposób i ono się znalazło na grzbiecie mojej pierwszej książki, której już w tej formie nie ma, no i zostało gdzieś tam ze mną, co jakiś czas wykorzystuję. Niektórzy mogą się też z nim spotkać i poczuć być może jego moc. Właśnie mówisz, że słowa wibrują. Są, co tak najbardziej dzisiaj z tobą wibruje? Jakie słowa? Dzisiaj co wibruje ze mną? Trudno mi powiedzieć, czy się takie pytanie do refleksji, ale chyba harmonia, spokój, harmonia, takie spełnienie, takie poczucie. Pierwsze 20 lat, jak większość, przygotowywałem się dzięki rodzicom i szkole do dorosłego życia, potem 20 lat następne żyłem w dosyć intensywny sposób, czyli do 40. Potem nastąpił taki przełom, spotkanie Ewy Foley i jeszcze paru innych mistrzów, którzy wpłynęli na moje życie, spowodowało, że następne 20 lat, czyli 40-60, było takim czasem rzeczywiście inspiracji dla mnie i dla innych. No i teraz mam jeszcze kolejne 20 lat, czyli 60-80, i to jest taki czas już bardziej duchowego rozwoju. Dla mnie duchowość to jest przede wszystkim taka zgoda na świat, który nas otacza i na doświadczanie tego świata. Tak? Czyli jest mi bliska taka filozofia Osho, że życie mądre to życie świadome i uważne. Czyli takie, gdzie w zasadzie się jest, tu gdzie się jest, robi się to, co się robi. Człowiek już nic nie musi udowadniać. Także jestem w tej komfortowej sytuacji, często mówię młodym ludziom, że no, ja mogę, a oni jeszcze niestety wielokrotnie muszą. Czyli wibruje ze mną słowo mogę. Tak? Wiele rzeczy mogę, to jest kwestia decyzji, czy się na nie decyduję. Tak samo jest też z marzeniami, które mam. Już mam taki komfort na przykład w kasowaniu niektórych swoich marzeń. Wiem, że mogę je zrealizować, ale one już straciły datę ważności. Samo posiadanie tych marzeń było dla mnie inspirujące i ważne i nie muszę się już porywać na to, żeby je rzucić sobie w cele, a potem je zrealizować. Jakby sama świadomość tego, że ten szwedzki stół marzeń, który mam zastawiony, on istnieje, ale ja już nie jestem taki głodny w związku z tym. Mogę się najeść skromniej. No tak. Także tak, to bym tak powiedział. Mogę, to jest słowo, które dzisiaj ze mną dobrze wibruje. Dwie rzeczy powiedziałeś, które w zasadzie są na mojej liście takie, które mnie poruszyły, czyli termin ważności marzeń, ale jeszcze wcześniej była kwestia duchowości. I tutaj bym chciała oddać Adrianowi głos, bo on wyłuskał taką historię, którą opowiadałeś o kompasie. I może on właśnie o to zapyta. Tak, bo podczas jednego z twoich wykładów, Jacku, na TEDzie, bodajże ten drugi wykład, jeśli dobrze kojarzę, jeśli nie, to proszę popraw mnie, była taka sytuacja, w której tam opowiadałeś, że na 21 bodajże urodziny swojego syna podarowałeś mu kompas.
I tam były takie ważne słowa zapisane, ja sobie je tutaj zanotowałem, żeby ich nie przekręcić, bo nie chciałbym tego w żaden sposób upłycać, ponieważ są to piękne słowa. Brzmią one tak, w nieznane wejdź, odważnym bądź, za tajemnicą idź. Mhm. Zastanawiamy się tutaj właśnie, jaką rolę pełni ta tajemnica tak naprawdę w naszym życiu. No, fundamentalną tak naprawdę, bo ono z założenia nasze życie jest tajemnicze i czasami ludzie zbyt długo czasu potrzebują, żeby to odkryć i denerwują się tym, że nie znają tego, co będzie jutro i pojutrze, a właśnie jakby istotą życia i to jest jakby największa jego zaleta jest właśnie to, że nie wiemy, co będzie jutro i pojutrze. Ja mam bardzo dużo w swoim życiu takich historii do opowiadania, które są historiami o przyciąganiu różnych zdarzeń, o wizualizacji, o intencji. Tak? Ja jestem człowiekiem, który pracuje głównie z intencjami. Kiedyś, jak otworzyłem tą księgarnię słynną, to nikt do niej nie przychodził, ona była ukryta, to też jest bardzo istotne. Ja znalazłem taki lokal, którego nie było widać z ulicy, który był absolutnie niemarketingowy, czyli nie taki, co to krzyczy, wejdźcie do mnie, tylko taki, który jest schowany, żeby nikt tam głowy nie zawracał, jak nie wie, po co ma przyjść, to niech nie przychodzi. Zresztą jak wybierałem ten lokal, to taka para stała i ona do niego mówi, tutaj to pies z kulawą nogą nie przyjdzie. Tak pomyślałem sobie, oj, właśnie chcą taki mieć lokal na swoją księgarnię, że ci jak przyjdą, to już będą wiedzieli, po co przyszli. I pamiętam, ta historia jest dla mnie bardzo taka szczególna, bo ja o księgarni marzyłem od lat i jechałem samochodem, usłyszałem, że miasto chce takie lokale przeznaczyć, także wynająłem, zrobiłem piękny sufit z aniołami, którego zresztą już nie ma, bo nowy właściciel, który ma teraz tam zakład fryzjerski, zdjął tą tapetę, chociaż nie wiem dlaczego, bo była uniwersalna, te anioły były przepiękne. W Stanach mi ją wykonano na zamówienie, także to wszystko było takie dopracowane, kolory w tej księgarni są zaprojektowane, żebym się czuł we właściwym miejscu, o właściwym czasie. No i kłopot był, że nikt tam nie przychodził po prostu, bo nikt nie wiedział, że ja mam taką księgarnię, a ja jeszcze nie byłem takim rozpoznawalnym człowiekiem, bo pracowałem głównie dla korporacji, czyli taka osoba, w cudzysłowie, z ulicy po prostu mnie nie znała. Chyba, że ktoś mnie spotkał na szkoleniu biznesowym, firmowym. I pamiętam, że moja żona mi powiedziała, że jakiś powinienem biznesplan zrobić. Ja mówię, a czy ty widziałaś mnie kiedykolwiek, że jak ja robię biznesplan, ja nie wiem, co to jest w ogóle. Ja nie mam czegoś takiego, ja po prostu proszę i dostaję. No ale okej, może spotkam kogoś, kto mi pomoże i pamiętam, żeśmy ustalili z moim synem, który tam pracował, właśnie tym od tego kompasu, no że spotkamy, znajdziemy jakąś osobę od marketingu księgarniowego i spytamy, jak ją teraz wypromować. No i taka osoba przyszła i zadała mi pytanie, jaki jest mój cel, kogo ja chcę tu pozyskać, jakim klientów, jaki target. Ja mówię, nie wiem, ja musiałem spotkać kogoś, kto zmieni moje życie, kto będzie miał wpływ na moje życie, kto jest ciekawy, inspirujący, ja nie wiem, kogo ja tutaj szukam. No i on nic nie napisał, żadnego pomysłu nie przysłał, uciekł, można powiedzieć. I mój syn mówi, nie zrażaj się, znajdziemy inną osobę. Znaleźliśmy inną i było dokładnie tak samo. Ona też mnie spytała, jaki jest mój cel. A ja powiedziałem, nie wiem, jaki jest mój cel. Ja po prostu chciałbym, żeby ta księgarnia coś wyniosła do mojego życia. Po prostu. No i też nic nie napisała. I mój syn mówi, wiesz, coś chyba jest nie tak z tobą, bo ludzie po rozmowie z tobą znikają. W związku z tym może trzeba jakiegoś innego sposobu szukać. No i ja wtedy pomyślałem sobie, wrócę do swoich sprawdzonych metod i wróciłem do metody takiej, że stanąłem pod tymi aniołami, podniosłem ręce i powiedziałem, poproszę o to, aby ta księgarnia została odkryta przez ludzi. No i tak wyszło dla jednej zbieg okoliczności, ja nie wierzę w zbiegi okoliczności, szczęście sprzyja odważnym ludziom, w związku z tym głęboko wierzę, że coś robią, mają intencje, to doświadczają takiej magii, że tydzień później ukazał się w sobotę 14 bodajże lutego 2013 roku no, nagrany wykład na YouTubie z TEDa i ten wykład ma tam to jedno zdanie, w którym ja mówię, że za 2 tygodnie otwieram księgarnię na Chmielnej 10. No i tak też się stało, w sobotę się ukazał wykład, a w poniedziałek rano ludzie stali przed otwarciem. Także i pamiętam, że wróciłem do domu i powiedziałem, że już załatwiłem marketing, poprosiłem anioły i usłyszałem, że jestem jakiś chyba szalony, nienormalny, ale mówię, no może i tak, ale skuteczny w związku z tym. Mnie to się sprawdza, natomiast czy to jest narzędzie do wykorzystania przez innych, że podnoszenie rąk i proszenie da rozwiązanie problemów, które mamy, to trudno mi powiedzieć, ale znam bardzo wiele osób, które no, mają taką metodologię, pracują z intencjami i no, de facto pracują z energią, tak? I
Ja mam bardzo dużo takich historii, które opisuję, czy opowiadam, czy już nawet nie opowiadam, bo one mi się zdarzały bardzo często, a wykłady są krótkie, w związku z tym trudno cały czas opowiadać o swoich historiach. Ale a bardzo wiele ludzi też ma takie podejście, w związku z tym w nieznane wejść, no tylko w ten sposób można według mnie odkryć urok życia, jeżeli się wchodzi w nieznane. Jeżeli się jest gotowym do odkrywania tych tajemnic, które i tak istnieją, czy nam się to podoba, czy nie, bo możemy sobie wyobrazić jutrzejszy dzień, ale on jest tylko w naszej wyobraźni, dlatego Einstein jak powiedział, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, to według mnie miał 100% racji. Jeżeli ktoś mnie ostatnio zapytał, gdybym był ministrem oświaty, co bym zmienił? No myślę, że położyłbym duży akcent na to, żeby uczyć młodych ludzi wykorzystywania wyobraźni, tak? Że w ogóle życzenie, żeby ludziom życzyć zdrowia, szczęścia, wyobraźni, żeby wyszli poza świat, który mają. No, ja jestem pełen podziwu dla Elona Muska, który wyobraził sobie, że wyślę ludzi na Marsa i mam nadzieję, że będę mógł obserwować to na żywo, jak to się dzieje. Także tak, ten wpis bardzo symboliczny, bardzo ten kompas przez wiele lat mi towarzyszył, syn mi go pożyczył, ja jeździłem z nim na wykłady, pokazywałem go ludziom jako symbol. Jak urodził się mój wnuk, to też mu kupiłem kompas i też wygrawerowałem tam taki wpis dla niego. No jako symbol czegoś, co może go będzie prowadzić przez życie. To jest bardzo ciekawe to, co mówisz. Zwłaszcza o intencji, bardzo ciekawy temat, natomiast chciałbym tutaj trochę się cofnąć tak poniekąd, bo wspomniałeś też o tym, że tutaj nie było takiego twardego celu, było marzenie raczej i też zastanawiam się nad tym właśnie, czy warto jest w ogóle przekuwać tak w takie bardzo sztywne ramy marzenie w cel i czy wtedy ono właśnie nie traci swojej magii. Zastanawiam się, jak ty to widzisz. Wiesz, marzenie to bardzo szerokie pojęcie i my posługujemy się nim w bardzo różnych sytuacjach. Tak? Jak mówię o tych marzeniach, które zadziałały na wyobraźnię ludzi, chociażby o kamperze, to mówię o marzeniach sprzed 40 lat tak naprawdę. Tak? Mówię o marzeniach zrodzonych w innych czasach, trochę z braku, z tęsknoty. O trochę takich dziecięcych marzeniach. Ja jestem bardzo taki sentymentalny i bardzo romantyczny. Pokażę wam coś. To jest taka zabawka zdalnie sterowana na kablu, która ma ze 40, nie no więcej, ma z 50 lat. Ja nigdy jej nie dostałem od rodziców, ponieważ nie mogli jej kupić. To jest nerdowska zabawka. W latach 70. ona mi się marzyła. Ja bardzo liczyłem na to, że ją kiedyś pod choinkę dostanę. Ale kupiłem sobie ją kilka lat temu na jakiejś aukcji, żeby ją mieć i patrzeć sobie na nią. Tak? Czyli i ten samochodzik ma dla mnie większą wartość niż takie stojące w garażu tak naprawdę. W związku z tym, jak ja mówię o marzeniach, to ja trochę mówię o tych zrodzonych z takiej głębokiej tęsknoty, z takiego braku czegoś, tak? Bo mam też takie poczucie, że w pewnym momencie życia człowiek, jak jest spełniony, to nie potrzebuje marzeń tak naprawdę, a przynajmniej nie potrzebuje takich materialnych marzeń. Bardziej ma takie marzenia właśnie z kategorii doświadczyć czegoś, poznać jakichś ludzi, nauczyć się czegoś, dać coś od siebie. Ale to, co na ogół traktujemy jako marzenia, jest bardzo mocno materialne. No i wymaga jakichś środków finansowych, tak? Bo mówisz, że marzenia są bezcenne, no mają pewną cenę. Czasami wysiłku, trudu, czasami konkretnych pieniędzy. Ale jakby siła i magia w tych marzeniach dziecięcych, które są zrodzone właśnie z takiego bujania trochę w obłokach, no polega na tym, że one są oderwane trochę od tych celów. No taki młody człowiek sobie nie rozkłada tego na 12 miesięcy i konkretne kroki, plan działania, strategia. Ja pamiętam, jak byłem w szkole jeszcze średniej, przeczytałem książkę Asfaltowy Salon Waldemara Łysiaka i on podróżował samochodem dookoła Stanów. To jest jedno zresztą z marzeń, których nie zrealizowałem. I pewnie nie zrealizuję, bo ta podróż dookoła Stanów 40 lat temu była zupełnie inną podróżą niż dzisiaj. To Stany są już innym krajem, my jesteśmy w innym świecie zupełnie. I pamiętam, że mówiłem do moich rodziców, że ja pojadę kiedyś do Ameryki. A to były czasy, kiedy trzeba było mieć zaproszenie, dolary. To w ogóle to było nierealne w moim świecie. Ani nie wiadomo skąd zaproszenie, ani skąd pieniądze.
No ale, ale tak się stało, dzięki zbiegom okoliczności w wieku 27 lat wyleciałem do Stanów i jeszcze w 89 roku na samym początku, jeszcze przed zmianami. W związku z tym ja mam bardzo dużo takiego potwierdzenia właśnie, że mamy moc przyciągania pewnych zdarzeń. Jeżeli mnie pytasz o cele, ja w ogóle nie mam takiego podejścia. Mnie się czas rozłazi, planowanie to w ogóle nie moja mocna strona. Jestem mistrzem zwlekania, zwłaszcza spraw urzędowych, które zawsze mi się przyterminowują i jak mam odpisać na jakieś pismo albo załatwić coś w urzędzie, dzisiaj wprawdzie przez internet, ale też jakoś tego nie czuję. Natomiast jest mnóstwo książek, które rzeczywiście są wartościowe, które pokazują, jak to wszystko przełożyć. Ale jednej rzeczy się obawiam, żeby nie stać się takim uzależnionym człowiekiem od marzeń. Tak? Takim człowiekiem, który zalicza marzenia, odhacza marzenia i ma ciągle nowe marzenie i biegnie przed siebie i jeszcze to stare nie zniknęło z horyzontu, a już nowe realizuje. I nawet wczoraj rozmawiałem z kimś o takich rzeczach, które no właśnie tracą trochę już swoją datę ważności, ponieważ my się zmieniamy i w którymś momencie, jeżeli się pewne rzeczy nie zrobi, to spokojnie się można ich pozbyć, rozstać się z nimi. Ja miałem dwa wielkie marzenia, nie będę mówił, bardzo osobiste w ciągu ostatnich lat i z dwoma się rozstałem w jednej chwili. Tak? Pewne wydarzenia sprawiły, że w tym momencie, kiedy się coś zadziało, jakby wykasowałem, zrobiłem takie delete i to marzenie, które miałem 15 lat, ono po prostu odeszło. Pomyślałem sobie, ja nie muszę go realizować. To nie jest tak, że ja muszę być niewolnikiem. David Ninan, którego uważam za swojego mistrza, mówił, że jak się jest więźniem jakiejś idei, przekonania, wartości, czegokolwiek, ale więźniem, to się tylko cierpi, że nie ma za tym nic dobrego, co wyszło. W związku z tym, oczywiście jak człowiek chce wejść na Kilimandżaro, no to pewnie powinien, czy przejść El Camino, drogę do Santiago de Compostela, no to pewnie powinien, nie wiem, jakiś czas poćwiczyć, potrenować, ale też pewnie są ludzie, którzy po prostu któregoś dnia się budzą i dochodzą do wniosku, że lecą do Francji, tam 800 kilometrów przejdą, a potem mówią, że to szaleństwo. Mam kolegę, który tak przeszedł pustynię, nie mając nawet dobrej mapy, no nic nie miał, po prostu miał 20 parę lat i wizję, że przejdzie Saharę. Ja mało nie stracił życia, ale z perspektywy oczywiście ta historia jest cudowna, tak? Czyli my na ogół słyszymy historie, które się zamknęły, dopełniły i które są pozytywne. Nie słyszymy o marzeniach, które nie zostały zrealizowane z różnych powodów, tylko słyszymy o tym, co jest potwierdzeniem, że warto mieć marzenia, no bo warto. Marzenia są czymś uroczystym, odświętnym, wyjątkowym. Mówię o tym wielokrotnie, że łatwiej w moim pokoleniu było mieć marzenia niż dzisiaj, ponieważ w moich czasach nic nie było, w związku z tym wszystko było wielkie i fascynujące. A dzisiaj wszystko jest jak na tym szwedzkim stole, w związku z tym człowiek w tym nadmiarze żyje w deficycie. Nadmiar rodzi deficyt, w związku z tym mamy coraz więcej i coraz bardziej nam brakuje. Mhm. Dziękuję Ci za to. I jeszcze tylko wspomnę jedną rzecz, bo widzę, że Hania chciała na chwilkę odebrać mikrofon. Przepraszam, ale mam tylko jedną rzecz, bo wspomniałeś o tym, że tak właśnie dosyć lekko podchodzisz do swoich marzeń, do celów też w zasadzie, że ich tutaj nie tak naprawdę, no ciężko jest tak naprawdę ich trzymać w ryzach. Ja mam dosłownie identyczne tutaj przekonanie na ten temat i takie wewnętrzne odczucia, że właśnie bardzo trudno jest mi przynajmniej jakby działać za pomocą sztywno ustawionego planu, więc chciałem to bardzo usłyszeć. Też bardzo. Wiesz co, ja w książce Rozmyślnik taki mam jeden rozdział o konsekwentnej niekonsekwencji. I to słowo bardzo dobrze ze mną wibruje, ale zupełnie inaczej niż moi rodzice mówili, bo moi rodzice bardzo często mówili bądź konsekwentny. I ja byłem konsekwentny w niekonsekwencji. Gdybym był konsekwentny naprawdę, to bym w ogóle nie siedział teraz przed tym komputerem, robiłbym zupełnie co innego, byłbym w innym świecie, nikt by o mnie nie słyszał, nie byłoby książek, nie byłoby filmu na YouTubie. Bardzo przemawia do mnie takie patrzenie na pewne rzeczy bardzo szeroko, na pewne słowa na przykład, dwa przykłady dwóch słów podam. Pierwsze to jest bądź konsekwentny. Uważam, że to jest okej, sportowcy, ludzie sukcesu są konsekwentni, tylko że życie konsekwentne ma jedną wadę, jest nudne po prostu, bo jest od celu do celu, do celu, do celu, do celu. Czasami dobrze jest nie być konsekwentnym. I drugie słowo, które jest też bardzo pozytywne, to jest doświadczenie, tak? Doświadczenie, zbierać doświadczenie, bazować na doświadczeniu, mieć doświadczenie. To uważam, że to jest naprawdę wartościowe, korzystać ze swojego doświadczenia. Doświadczenie jest hamulcem rozwoju niestety. To są słowa Ingvara Kamprada, twórcy IKEA.
bo doświadczenie jest w przeszłości, w związku z tym, jeżeli ciągle trzymamy się tego, co było w przeszłości, to się nie otwieramy na tą tajemnicę, która jest jutro. Tak? Czyli jak za bardzo bazujemy na swoim doświadczeniu, to za mało otwieramy się na to, co może się wydarzyć. Czasami ludzie pytają, a skąd się bierze marzenia? Zresztą piszą maile. Skąd wziąć marzenia, jak się ich nie ma? No, nie ma, znaczy są takie sklepy, w sklepach taki, widziałem taki sklep z takimi pudełeczkami, tam były różne marzenia, jazda Lamborghini i robienie innych rzeczy. Ale myślę, że się bierze właśnie z takiej otwartości, z takiego obserwowania innych ludzi, z rozmawiania, z pytania, z słuchania. Jak ktoś mówi, że był w Nowej Zelandii, to z pytania, co tam było ciekawego, a nie z mówienia, że szwagier też był i powiedział, że no, no drogo, tak. Bo to mniej więcej tak funkcjonuje, że jak człowiek pojedzie na koniec świata i czegoś doświadczy, i potem chciałby komuś powiedzieć, to wszyscy wiedzą lepiej od niego, chociaż on tam był. Także, ale doświadczenie dobrze w życiu mieć, bo ono pomaga nam radzić sobie z wieloma trudnościami. Także no, mnie jest bliska, cele w ogóle w moim życiu jako takie nie istnieją. Ja nigdy nie pracowałem na celach, chyba że biznesowo jeszcze jak pracowałem, to zarządzanie przez cele było wdrożone, ale w takim codziennym swoim prywatnym życiu to bardzo poddaje się właśnie urokowi temu, temu wszystkiemu, co nazywamy zbiegami okoliczności. Mhm. Ja się tak uśmiechałam, Adrian, bo miałam wrażenie, że to pytanie na temat kompasu i w zasadzie to nie chodziło o kompas, tylko o tą tajemnicę życia zadałeś, bo zbuntowanych jest większość kobiet, jest teraz dwóch mężczyzn, niebawem trzech. Natomiast jak my zaczynamy rozmawiać o jakichś wibracjach, o energiach, o właśnie intencjach, to no, Adrian akurat tutaj, to na nas tak zawsze dziwnie patrzy. I teraz on poszedł szukać tego pytania, tą tajemniczość życia. I ja tak właśnie sobie pomyślałam, czyż to nie przypadek piękny, albo zbieg okoliczności. I taki właśnie serduszko mi się uśmiechnęło, że to jest po coś. Ania, musisz trochę się przesunąć, bo światło się odbije. Właśnie rozmawialiśmy o tych aniołach trochę, o, nie? Tak jest tutaj dobrze. Tak jest lepiej? O, tak będzie lepiej. No tak będzie lepiej. No, no dobrze. Więc, no, ale wracając, mówisz o tej konsekwentnej niekonsekwencji i równocześnie, że marzenia się nie spełniają same, tylko że marzenia się spełnia. Tak to ma się jedno do drugiego. Wiesz co, no, to nie jest ze sobą w konflikcie, znaczy no, bez działania nic nie ma, także do marzeń, możemy celów nie mieć rozbitych na cząstkowe, większe, mniejsze, ale bez działania, no, księgarnię otworzyłem, to było przedsięwzięcie bardzo pracochłonne, trzeba było i ten lokal urządzić, i stawić książki, i regały, i kupić kasę fiskalną, to nie jest tak, że wiesz, człowiek się budzi rano i sobie myśli, marzy o tym, żeby latać i następnego dnia mu się skrzydła pojawiły. To następnego dnia musi się zapisać na kurs paralotni i wiele rzeczy się nauczyć. Także na zmartwienie najlepsze jest działanie. W ogóle nie ma niczego bez działania. I gdybym miał tak naprawdę radzić ludziom, to powiedział, żeby mniej bili pianę, a więcej działali tak naprawdę. Bo jeżeli się siedzi w domu przed komputerem, patrzy się w ekran, to się widzi ciągle, no może świat się zmienia, ale to jest ciągle świat wirtualny, bo on jest na ekranie. Natomiast jak się wyjdzie z domu i przejdzie po mieście i popatrzy i posłucha ludzi i pójdzie gdzieś na jakieś spotkanie czy wykład, konferencję, wszystko jedno, to tam się rodzą pomysły tak naprawdę, czyli jakiś to mojemu synowi mówiłem, dlatego byłem bardzo szczęśliwy, że on wyjechał w taką podróż, kończył te 21 lat, dostał kompas i pojechał na 17 miesięcy trochę tak dookoła świata, bo ten okres między 20 a 30 rokiem życia to jest taki szczególny okres w życiu człowieka, w którym właśnie trzeba doświadczać siebie w bardzo różnych kontekstach, w bardzo różnych sytuacjach, miejscach, z różnymi ludźmi, żeby mając te 30 lat powiedzieć, wiem kim jestem, tak? Bo te marzenia też muszą z nami korespondować, bo bardzo często my realizujemy według mnie nie swoje marzenia, takie second hand life mamy, takie trochę życie z drugiej ręki, ktoś nam powiedział, że to jest dobre albo to jest złe, tak jest lepiej, tak jest gorzej marzenia mogą być też mocno dołujące, tak? Bo można sobie tak podnieść tą poprzeczkę i mieć takie poczucie, że my nic nie robimy ciekawego, prowadzimy nudne życie. Gdybym dzisiaj miał powiedzieć, to bym powiedział, że takie, no właśnie takie spokojne życie,
takie spełnione życie, które dla niektórych jest pewnie mega nudne. Ono jest bardzo duchowe, bardzo takie głębokie i myślę, że dające bardzo dużo takiego spełnienia. Tak? W związku z tym w różnych etapach życia ludzie się spełniają w różnych aktywnościach. No i ten czas takiego działania, cele, ten okres 30, no powiedzmy 20-40, te 20 lat, to jest szalony czas tak naprawdę, jak dzisiaj patrzę. I praca, i dzieci, i dom, i samochody, i domy, i kredyty, i uczenie się nowych rzeczy, i podróże, tak? Wszystko się robi gdzieś tam naraz. Jest tylko pytanie, ile z tego, co robimy, rzeczywiście jest nasze, my to realizujemy, bo chcemy, a nie dlatego, że musimy, bo żyjemy w jakimś świecie, że coś jest modne, albo że nie mamy własnych pomysłów, inni nam je podsuwają, ale z drugiej strony każde doświadczenie jest jakąś tam wartościowe i nigdy nie wiemy, co jest dalej, tak? Czyli nie wiemy, dokąd nas prowadzą te nasze doświadczenia. Oczywiście w tym ujęciu takim pozytywnym to jest fantastyczne, natomiast też często jest tak, że na naszej drodze pojawiają się trudniejsze sytuacje. One są też wynikiem różnych zbiegów okoliczności. Ale ja myślę, że jeżeli człowiek się budzi rano z takim poczuciem, że życie jest piękne, to jest w stanie odkryć te wszystkie szanse, które się pojawiają, te wszystkie możliwości i zobaczyć właśnie to, że może wyjść poza tą prozę życia. Tak? Takie drobiazgi, ten samochodzik, który pokazałem, to jest absolutnie trochę wyjście poza prozę życia. Taka decyzja, że ja teraz poszukam w internecie samochodu sprzed 50 lat, którego rodzice mi nie kupili. No, to jest trochę wyjście poza ten świat codzienny, taki świat, który sam w sobie jest nudny, bo proza życia nie jest fascynująca. I różnica między czasem dzisiaj a 40 lat temu polega na tym, że dzisiaj możemy dostarczać sobie bardzo różnych wrażeń. Kiedyś no, otaczała nas tylko proza. Guma Donald do rzucia była absolutnie wyjściem poza ten codzienny świat i doświadczeniem czegoś nowego. Tak, ja bym się nigdy nie cofnął, nie zamieniłbym się, znaczy nie chciałbym mieć znowu 20 lat i żyć w tamtej epoce, w tamtych czasach. Także myślę, że jeżeli ktoś potrafi docenić dzisiejszy świat i odkrywać go, nawet mając taki słomiany zapał, to znaczy, że co roku ma inną pasję, co zresztą według mnie jest okej. Okay. Dlaczego trzeba mieć jedną pasję przez 40 lat, a nie można rok nurkować, no, rok skakać na spadochronie, rok latać na paralotni, rok jeździć, pływać na deskę surfingową i tak dalej. Jakbyśmy wzięli konno jeździć, jakbyśmy wzięli wszystkie możliwości dzisiaj, trzeba pójść do sklepu sportowego i zobaczyć, ile tam jest działów. To myślę, że spokojnie można sobie 20 lat zagospodarować różnymi pasjami. Tak? No, ale niewielu jest rodziców, którzy powiedzą, o, to jest fajny pomysł. Wydaliśmy 10 tysięcy złotych na cały sprzęt, a już nie jest potrzebny. Ale można go sprzedać, w związku z tym są miejsca, gdzie można sprzedać, kupić nowe rzeczy. Także gdybym miał powiedzieć, no właśnie młodym ludziom szczególnie, to bym powiedział, że no warto w pewnym momencie tak smakować bardzo różnych rzeczy, żeby kiedyś powiedzieć, ok, już wiem, co na pewno lubię, no i potem już nie muszę tego wszystkiego smakować. Ale w zasadzie... Pan Doba, świętej pamięci, nieżyjący już, był dla mnie takim absolutnie człowiekiem pokazującym, że dusza się nie starzeje. On miał 70, bodajże 2 albo 3 lata, jak jeszcze przepłynął po raz kolejny Pacyfik swoim kajakiem. I cieszył się, skakał z radości z tego, że dotknął ręką rekina. To jeżeli człowiek mając 70 parę lat ma dziecięcą radość z tego, że dotknął ręką rekina, no to jest według mnie taki wzór, który uznałbym, że jest dla mnie czymś, do czego chciałbym dążyć, tak? Żeby mieć te 70 parę lat i patrzeć na świat dookoła mnie i się fascynować, na przykład, nie wiem, deskorolką jakąś nowoczesną, fruwającą, niesamowite. I się cieszyć, że ktoś to wymyślił. Zawsze mówię, że mądrych ludzi poznaje się po tym, że mają taki spokój, takie wewnętrzne poczucie, że wszystko jest właściwe, tak? Że jest i to. Nie tylko albo to, tak? Czyli ten świat jest bogaty w skrajności i sprzeczności różne, ale to my jakby wybieramy sobie z niego, co chcemy doświadczyć, no i trochę pewnie nie wybieramy, trochę po prostu jest takiego pojęcia losu. I ja mam mocno ugruntowane w sobie takie poczucie losu, że na pewne rzeczy nie mamy takiego 100% wpływu, nie wszyscy pewnie znają, ale no bliska mi jest filozofia też Berta Hellingera i tak dalej. No. Się trzymamy takich różnych koncepcji, to mnie bliskie są te, które mówią, że no właśnie w tej tajemnicy kryje się również to, że na pewne pytania nie mamy odpowiedzi i nie będziemy mieli.
i warto to zaakceptować. Ja tutaj chciałam się podzielić pewnymi komentarzami, które są. Na przykład ten, Agata Rutkowska, proszę zostać ministrem edukacji. Co pan na to? No, myślę, żebym nie spełnił oczekiwań instytucjonalnych. Tak? No, szkoła mogłaby skręcić w zupełnie inną stronę. To jest jakiś światowy problem, myślę, bo model uczenia, który ciągle obowiązuje nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach, to jest taki model jeszcze ciągle XIX-wieczny tak naprawdę. Ławek, siedzenia, wiedzy, tak? To takie kompetencje, które no, dzisiaj się zmieniają na naszych oczach. Ale z drugiej strony ja też bardzo często mam takie poczucie, że pewne rzeczy są takie, jakie są, bo takie mają być po prostu. Oczywiście możemy je zmieniać. I nikt nas nie może powstrzymać przed tym, to jest kwestia naszych decyzji. Ale jeżeli coś się nie dzieje, to często uważam, że z jakichś powodów ma się nie dziać, tak? Chociaż wydawało mi się, że byłoby lepiej, gdyby już się coś zmieniło. Ale ten rozwój, to często bardzo widać, jak ludzie zaczynają się fascynować rozwojem osobistym i zaczynają tak naprawdę dużo czytać, dużo chodzić na szkolenia, są tacy przepełnieni tym rozwojem osobistym, że trochę jakby zapominają o takim normalnym życiu, tak? I dla niektórych wręcz mogą być odstraszające swoim zachowaniem, ponieważ trochę oddalają się od takiej codzienności. Ja zawsze wspominam z rozrzewnieniem moich dziadków. Oni prowadzili bardzo takie normalne życie. Na przykład dziadek karmił kury. Nigdy nie widziałem, żeby szukał jakiejś motywacji do tego albo poczucia sensu w tym karmieniu. Tak, mieli kury, karmili kury, mieli jajka. To wszystko było takie logiczne, powiązane ze sobą, ale to, co najbardziej mnie fascynowało u dziadka na przykład, co zresztą odkryłem potem już jako dorosły człowiek, kiedy dziadka już nie było, to, że on absolutnie potrafił żyć tu i teraz. Jak karmił kury, to karmił kury. A jak jadł, to jadł. A jak ze mną rozmawiał, to naprawdę ze mną rozmawiał. Tak? Nie było tak, że jak karmił kury, to już myślami był gdzie indziej. Czyli jak siedział, to już myślami stał, jak stał, to już szedł. A jak szedł, to już doszedł. Tak? Jak siedział, to siedział. Jak stał, to stał. No takie, myślę, wzory człowiek docenia dopiero w pewnym momencie, ale też mam głębokie przekonanie, że jak czegoś się uczymy nowego, to powinno być do wykorzystania w codziennym życiu. Tak? Czyli w tym świecie, w którym żyjemy, ten rozwój osobisty powinien nam pomagać żyć. Niektórzy żyją w wielkich miastach, niektórzy żyją w mniejszych, niektórzy jeżdżą do pracy godzinę, niektórzy nie jeżdżą, teraz pracują zdalnie. Niektórzy stoją w korku przez 1,5 godziny, czyli jak ktoś idzie na jogę, to joga, jego marzenie, idzie na tą jogę, a potem się denerwuje w tym korku na przykład, nie potrafi tego spokoju, no może tam tych asanów nie da się wykorzystać w samochodzie, ale już oddech się da wykorzystać, w związku z tym można by powiedzieć, no że właśnie chodzi o to, żeby ta joga pomogła ci te 1,5 godziny stać na autostradzie, tak, że to jest sensowne, a nie po to, żeby tam czuć, że jesteśmy zjednoczeni ze wszechświatem, a za 2 godziny mieć takie poczucie wkurzenia, bo nie możemy się ruszyć o 5 metrów, bo jest jakiś wypadek. Także takie droga rozwoju duchowego, która nie prowadzi do codzienności, to jest droga na manowce, jak pisał Ulis Jager, ja się pod tym podpisuję, czyli to, czego doświadczamy. Te nasze marzenia też powinny nas w pewien sposób trzymać w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, jakoś korespondować z nami, prawda? Oczywiście każdy może nawet, nie wiem, niezwykle bojący się człowiek może powiedzieć, okej, skoczę na spadochronie, przeżywać 2 tygodnie ten skok, potem polecieć tym samolotem, mieć serce w gardle, potem wyskoczyć i tam umierać prawie na zawał, potem wylądować i powiedzieć, no, dałem radę, ale to jest pytanie, czy chcę zaakceptować te wszystkie koszty, które chcę ponieść, tak? Czyli myślę, że ciągle jednak ta mądrość pod tytułem żyj świadomie i uważnie jest uniwersalna. Jak masz marzenia, no to też podchodź do nich tak świadomie i uważnie, czy one są twoje, na pewno. Ale tak jak powiedziałem, bardzo często one są jeszcze z tego okresu, kiedy żeśmy się nad tym nie zastanawiali, czyli mieliśmy 10 lat, motorówka, kupno motorówki było dla mnie takim spełnieniem marzenia z czasu, kiedy miałem 10 lat. Miałem 10 lat i marzyłem, że kiedyś będę miał taką motorówkę, którą mnie wujek przewiózł. Przepłynęliśmy kawałek jeziora i jako 10-latek pomyślałem sobie o taką. Tak? I za 30 lat, mając 40 lat, miałem taką motorówkę. Albo, to jeszcze bardziej szalone marzenie,
Jako taki 12-latek jeździłem do szkoły przez całe miasto na rowerze. Ponieważ lubiłem sobie wyobrazić różne rzeczy, to wyobrażałem sobie, że mój rower ma silnik, nie muszę pedałować, i że mój rower ma dach. Jak pada deszcz, to ja jestem obudowany i deszcz mi napada na głowę. I mając 40 lat, znalazłem na portalu aukcyjnym skuter z dachem. I kliknąłem opcję kup teraz. To było absolutne szaleństwo. Ten skuter z dachem był dla mnie takim cofnięciem się do czasów, kiedy ja sobie go naprawdę wyobrażałem w ten sposób. Może mój miał jeszcze takie boki bardziej obudowane, a ten, który kupiłem, nie był aż tak zabudowany. Ale wytłumaczyć komuś, że 40-latek kupuje sobie skuter z dachem tylko dlatego, że mając 12 lat wyobrażał sobie coś takiego, jest trudne, bo tu nie ma żadnej logiki w tym tak naprawdę. To jest jakaś tęsknota za domknięciem, dopełnieniem czegoś, co jest w przeszłości. Mam takie poczucie, że trzeba domykać pewne rzeczy, które ma się z przeszłości, czyli jak ktoś ma takie marzenie, które jeszcze tam gdzieś siedzi mu z tyłu głowy i ma taką przestrzeń w swoim życiu, żeby je realizować, to myślę, że warto te dziecięce podhaczać i do nich jeszcze wrócić, tak? A potem być może kiedyś już zrezygnować. Powiedzieć, ok, 90% zrealizowałem, 10% mogę sobie spisać już na straty. Ale to powiem taką rzecz, która bardzo mi przyświeca na co dzień. Jestem w wieku, który posiadanie racji nie jest potrzebne do życia, w związku z tym mogę się absolutnie mylić w tym, co mówię. Także jeżeli ktoś słuchając mnie dojdzie do wniosku, że to nie jest tak, jak mówisz, to powiem, absolutnie to nie jest tak, jak mówię. Jest tak, jak myślisz. Tak? Jakby posiadanie racji nie jest mi w ogóle do niczego potrzebne. Także proszę mieć dystans do tego, co mówię. Eladoru pyta, właśnie zachęcasz do podróżowania. Jacku, co byś powiedział sfrustrowanym młodym ludziom na ten temat w obecnych okolicznościach? No powiedziałbym, że podróże kształcą, chociaż jak mówię, kształcą wykształconych. Nie chodzi mi o to, że takich, którzy mają pokończone szkoły, tylko takich, którzy są otwarci na nowe rzeczy. Myślę, że człowiek musi siebie zobaczyć w trochę innym kontekście, tak? Czyli jeżeli żyje w jakimś świecie, ma znajomych, rodziców, chodzi do jakiejś szkoły, to widzi siebie w tym świecie, nie wiem, 10 lat, 20 lat, widzi siebie cały czas w relacjach z tymi samymi ludźmi. Jak mówił mój mistrz, nowe płynie od ludzi, których nie znasz. To ma sens. Czyli chodzimy do pociągu, spotykamy kogoś, on nam mówi rzeczy, o których myśmy nie słyszeli. To nas otwiera na coś nowego. Ja, gdybym miał powiedzieć na pytanie, czy Jacek Walkiewicz dzisiaj, mając 60 lat tak naprawdę prawie, czegoś żałuje, to właśnie bym powiedział, no żałuję, że nie byłem podróżnikiem. Oczywiście nie ma przymusu, że trzeba być podróżnikiem w życiu, ale myślę o takim podróżniku, który właśnie ma 22, 3, 5 lat, bierze ze sobą paszport, nieduży plecak i mówi do znajomych, do rodziców, że leci do Azji. No na początek do Indii, a potem się zobaczy. Jak go pytają, a kiedy wrócisz, to mówi, nie wiem, jak wrócę, to dam znać. I nie ma w głowie tego momentu, kiedy wraca, tak? Nie ma tego biletu powrotnego. I nie ma go 2 lata i po 2 latach wraca i może powiedzieć, jestem innym człowiekiem, bo widziałem siebie w różnych momentach, w różnych sytuacjach, spotkałem różnych ludzi. Wiem, że na tym świecie nic nie jest takie oczywiste, tak? Czyli jak my powiemy, no przecież ja powiem, że placki ziemniaczane je się z cukrem. Zawsze jadłem z cukrem, u mnie w domu jadłem z cukrem, a ktoś powie, no co to z cukrem, ze śmietaną się je. A ktoś powie, no nie, no je się w ogóle z gulaszem, to tak? I każdy widzi te placki ziemniaczane z innej perspektywy, to myślę, że podróż uczy tego, że to jest okej, że to jest normalne, że ludzie nie używają takiego słowa, przecież to było wiadomo, tak? Co było wiadomo? Nic nie było wiadomo, ale no przecież inteligentny człowiek to wie, że albo przecież to oczywiste było, że, tak? Czyli ktoś bez doświadczenia, bez robienia czegokolwiek już wie, jak coś się dalej potoczy. To myślę, że podróż uczy takiej pokory, komunikacji z ludźmi, uczy rozwiązywania problemów, odwagi, no wszystkiego uczy. Ale oczywiście nie ma takiej potrzeby, ja mam 4 dzieci, tylko jeden mój syn miał taką silną potrzebę, żeby przepłynąć Pacyfik i zobaczyć wyspy tam, Bora Bora, Galapagos, Tonga, Vanuatu, Cooka i inne, tak? I według mnie to nie jest obowiązek, że ludzie muszą podróżować, ale sądzę, że podróż bardzo dużo daje w takim rozumieniu rozwoju człowieka, poznawaniu siebie, znalezieniu odpowiedzi na pytanie, kim ja jestem?
co ja lubię. Nawet jeżeli człowiek wróci i powie sobie, i to mi wystarczy, więcej w życiu nie będę już jechał na takie podróże, bo to nie jest moja bajka. Oczywiście to jest kwestia też refleksyjności, bo można polecieć na koniec świata, wrócić i nie mieć żadnych refleksji, powiedzieć, że no fajnie było, ciekawie, no. Także można pojechać u nas w wiele przepięknych miejsc i wrócić z refleksjami większymi niż z końca świata. Także to nie jest takie oczywiste, że tam się musi wydarzyć. Ci, którzy szukają odpowiedzi na różne pytania, w zasadzie tych pytań głównych są cztery. Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy? Nie, trzy. Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy i po co tu jesteśmy tak naprawdę? Tak? Takie trzy filozoficzne pytania głębokie. Może jeszcze kim jestem, no, to byłyby cztery, ale to można rzeczywiście w medytacjach szukać też odpowiedzi na te pytania, nie wychodzić ze swojego pokoju i gdzieś tam znaleźć odpowiedź, ale dlatego o tych podróżach mówię, dlatego bardzo mi to odpowiadało, że mój syn miał taki pomysł, ponieważ to trochę spełniało pośrednio moje niespełnione marzenie, tak, o takim byciu wolnym człowiekiem, który budzi się rano, no tak mi opowiadali ludzie młodzi, że budzisz się rano i nie wiesz, czy pójdziesz w prawo, czy w lewo, czy przed siebie, czy do tyłu, to jest w ogóle bez znaczenia, bo nie masz żadnego celu, do którego idziesz. To jest zupełnie inny świat, niż jesteśmy wychowani, bo idziemy do szkoły średniej, do klasy biologiczno-chemicznej, bo chcemy być lekarzami. Potem robimy jakąś specjalizację, bo chcemy być okulistami. Potem otwieramy, nie wiem, drugi poziom tej specjalizacji, bo chcemy być w tym profesjonalni. Potem otwieramy swój gabinet, bo chcemy mieć wpływ na swoje życie i zarabiać pieniądze. Wszystko jest poukładane. A nagle człowiek staje gdzieś na jakimś rozdrożu i sobie myśli, mogę pójść w każdą stronę. To czasami tak, jak ludzie mówią, nie wiem, co mam zrobić. Ja mówię, to zrób cokolwiek. Jak nie wiem, co mam zrobić, to jest ogromny komfort. Cokolwiek nie zrobisz, będzie okej. Okay. Ale to może wszystko fajniej brzmi, jak jest oderwane od tej codzienności, prawda? Bo tam to wszystko się dzieje w realnym czasie. Jeżeli wyjedziemy na 2 lata, no to 2 lata nas nie będzie. Może w tym czasie nasi znajomi znajdą świetne prace. Tak? Aczkolwiek mam poczucie, że młodzież się dzisiaj trochę zmieniła i bardzo sobie ceni właśnie takie zadbanie o siebie, o swoje przyjemności, o to, żeby tak być bliżej tego, kim są. Ja zresztą bardzo lansuję to hasło, bądź najprawdziwszą wersją siebie. Bardzo nie koresponduje ze mną modne powiedzenie, bądź najlepszą wersją siebie. Zupełnie tego nie czuję, to znaczy być najlepszą wersją siebie. To znaczy zawsze jestem tą gorszą, bo jeżeli idziemy tym tropem, to możemy się rozwijać w nieskończoność, w związku z tym zawsze możemy być lepsi. No ale to fajne jest, jeżeli akceptujemy to, co mamy dzisiaj, tak? Czyli potrafimy być wdzięczni i spełnieni w tym, co robimy. Oczywiście mieć jakieś pomysły, realizować je dalej, ale nie mieć poczucia, że to do dzisiaj wszystko, co jest, to jest takie słabe, ale to jutro to będzie wspaniałe. Tak, ja jutrzejszy to będę naprawdę wartościowy, a dzisiaj to jestem taki pół. Nie, zupełnie to nie jest w zgodzie ze mną. W zgodzie ze mną jest odkryj, kim jesteś, jakie masz wartości swoje prawdziwe, przekonania swoje prawdziwe, co chcesz dać światu od siebie, ty chcesz dać, no i po prostu zrób to. Ale też pamiętaj, że za 20 lat może się okazać, że zupełnie inaczej na wszystko patrzysz, bo w zgodzie z tobą już jest zupełnie co innego niż to, co było wcześniej. Tak? Czasami ludzie mówią, jak cię poznałem, to ty byłeś zupełnie inny. I mówią to z wyrzutem, z takim wyrzutem, byłeś zupełnie inny. No być może byłem, być może nie, być może nie widziałeś tego, że taki jestem, tak? Rozczarowanie jest dobrą rzeczą, bo rozczarowanie to jest dotknięcie prawdy. Czasami takie z marzeniami, że ludzie realizują marzenia. Mam taki przykład jednego marzenia zrealizowanego w 1991 roku. Absolutne szaleństwo, maluchem, czyli Fiatem 126P, najmniejszym wtedy samochodem w Polsce, pojechałem do Granady w Hiszpanii, na południu Hiszpanii, żeby pójść do Alhambry i w tej Alhambrze jest taki słynny dziedziniec lwów, który chciałem zobaczyć. Te lwy są mniej więcej wielkości psa i dziedziniec jest wielkości, nie wiem, 100 metrów kwadratowych być może. W związku z tym, jak się otwiera bramy rano, tak było przynajmniej wtedy, to wszyscy turyści biegli bardzo szybko, żeby zrobić zdjęcie tym lwom, zanim wpadną inni turyści. W związku z tym po 30 sekundach ta fontanna z tymi
lwami jest oblepiona turystami, kiedyś głównie japońskimi, którzy robili zdjęcia, teraz pewnie już wszyscy z komórkami. I to było takie mega rozczarowanie, że 4000 kilometrów jechałem. Po pierwsze, nie mogłem zrobić zdjęcia samym lwom, a po drugie, że one jakieś takie małe, większe się wydawały. Ale one zawsze takie były. W związku z tym poradniki i przewodniki turystyczne są robione w fascynujący sposób, rozpalają w nas potrzebę. Na miejscu możemy weryfikować, ale ja myślę, że również można oczywiście, ja mam takie podejście, jak podróżuję, nawet z taką grupą zorganizowaną, że lubię nie wiedzieć, jaki jest program. Czyli lubię nie wiedzieć, co na dzisiaj jest planowane, bo wtedy jestem zawsze zadowolony z tego, co jest. A bardzo często ludzie się denerwują, że a mieliśmy dzisiaj iść tam gdzieś zwiedzać coś, no ale nie pójdziemy, bo tam dzisiaj jest zamknięte, o to szkoda, no to żeśmy jechali tyle czasu. A ja nie wiem, gdzie mieliśmy iść, w związku z tym idę tam, gdzie idą wszyscy. Ale to tak jak powiedziałem, to już nie jest bycie podróżnikiem, tylko takim turystą, który może leci do Japonii czy do innego miejsca, ale wie, kiedy wylatuje, wie, kiedy wraca. I oczywiście jest klasycznym turystą, czyli jak wylatuje, to już sobie myśli, o, jak to będzie cudownie tak wrócić do siebie i znowu poczuć, że w domu jest najlepiej. Ale marzenia mają tą wartość, że wyciągają nas trochę z tej prozy życia. I jeżeli żyjemy w świecie takim, w którym możemy sobie na to pozwolić, to myślę, że i warto, i się opłaca spełniać marzenia, uczyć się w tym i odwagi, i cierpliwości, i wytrwałości, i uporu, i tej konsekwencji, a na końcu gdzieś mimo wszystko odczuwać też z satysfakcją, że najfajniejsza jest droga do realizacji marzeń, a one, ten punkt docelowy, tak jak zresztą wszyscy mądrzy ludzie mówią, że droga jest celem, a nie cel sam w sobie, tak? Czyli no, że każdy tak naprawdę może sam to odkryć w swoim życiu. Natomiast jeżeli ktoś by miał takie poczucie, a ja nie mam marzeń, to co? To nic. To można równie dobrze prowadzić szczęśliwe, fascynujące życie i być może nazywać marzeniami drobne rzeczy, tak, takie, że sobie o 17 czy 18 usiądziemy i zjemy na polonkę. Ja jak odnosiłem jakieś sukcesy takie, które chciałem nagrodzić u siebie, nie były to wielkie sukcesy, tylko takie powiedzmy codzienne radości z tego, że zrealizowałem coś albo coś się wydarzyło, za co jestem wdzięczny, to nagrodą dla mnie symboliczną zawsze była pizza calzone. Pizzę calzone jadłem tylko i wyłącznie jako nagrodę za coś, czyli jak poszedłem normalnie do pizzerni, to brałem normalną pizzę, ale jak coś mi się w życiu wydarzyło, to czekałem do wieczora, powiedziałem, że wieczorem będę jadł calzone i każdy kawałek, który kroiłem i jadłem, to tak jakbym połykał kawałek nieba tak naprawdę, jakbym zjadał coś niezwykłego, ale sam sobie jakby zbudowałem taką symbolikę, także myślę, że dobrze jest mieć wielkie, szalone i dzikie marzenia, ale też dobrze mieć takie drobne rytuały, które nam porządkują życie i dają nam taką frajdę, tak? I to też można nazwać marzeniem, że po całym tygodniu, nie wiem, w piątek pójdziemy i obejrzymy w kinie jakiś film, bo być może już znowu odkryjemy, że usiąść w kinie, zobaczyć wielki ekran, posłuchać tych dźwięków, że to jest no, przepiękne doświadczenie. Oczywiście na monitorze też można obejrzeć wiele filmów, nawet na komórce, ale ten rytuał taki pójścia, parkowania, nawet to jedzenie tego popcornu, to też ma w sobie jakiś urok. Aczkolwiek jak jest taka romantyczna scena i tam ktoś chrupie, to możemy być rozczarowani. Ale to wtedy trzeba pójść do studyjnego. Adrian, ty masz pytanie, które przyszło do nas w formie pisemnej. Czy chciałbyś mógł je zadać? Jasne. Tylko sekundkę, dobra? Ja sobie przygotuję, a w międzyczasie jeszcze tylko wspomnę, że właśnie tutaj, tak jak mówiłeś, Jadku, o tych refleksjach związanych z podróżą, to właśnie tak też mi się taka refleksja włączyła, bo też mamy taką tutaj wspólną podróż, w zasadzie taką 40-kilkuminutową już. I tak naprawdę ta refleksja brzmi tak, że gdzieś w pewien sposób czuję to, że te marzenia są też bardzo mocno powiązane z odwagą. I zastanawiam się właśnie, tak już trochę też w nawiązaniu do twojej nowej książki, czy są jakieś takie, nie wiem, może przemyślenia, jakieś rady, które mógłbyś
podrzucić do, właśnie to jest ta książka, do rodziców dzieci, które, żeby po prostu mogli zachęcać swoje dzieci do budowania takiej właśnie odwagi w stosunku do swoich marzeń, podążania za nimi. Wiesz co, mimo wszystko mam takie też poczucie, że trochę odwaga jest przereklamowana, bo bardzo dużo nie mówimy, używamy ją do wszystkiego. Ona w takim codziennym życiu, no my się nie zmierzamy z takimi przeszkodami, które wymagają ryzyka, nie wiem, tak dużego, że musimy się z jakimś ogromnym strachem zmierzyć. Ale gdybym miał dać jakąś radę, to bym powiedział, że najbardziej inspirująca, jeśli chodzi o odwagę, była dla mnie taka scena na górce, kiedy dwóch chłopców chciało zjechać na sankach i jeden tak spojrzał w dół i mówi do tego drugiego: ja jadę, jak mam się bać, że się wywrócę, to już wolę się wywrócić. I tak sobie pomyślałem, i to jest kwintesencja odwagi. Najpierw trzeba coś zrobić, żeby się przestać bać, a nie przestać się bać, żeby coś zrobić. Dzieci... Ja myślę, że mają sobie taką dziecięcą odwagę. Znaczy, rodzice bardzo dużo wkładają pracy w to, żeby nas tak ściągnąć na ziemię, tak? I przekazać nam wszystkie możliwe zagrożenia. My trochę też tak wychowujemy swoje dzieci. Jak czytałem książkę o Richardzie Bransonie, to on został miliarderem. Myślę, że dlatego, że między innymi o takich rodziców, którzy mu cały czas mówili: zrób, najpierw zrób, a potem zobaczysz. Ale wiele rzeczy, na przykład ludzie się boją wystąpień publicznych, boją się, że trzeba odwagi, żeby wystąpić. Ale przecież nigdy nie jest tak, że z drugiej strony stoi pluton egzekucyjny i nam grozi utrata życia, jeżeli my nie popełnimy błąd, albo to nie będzie takie, jakbyśmy chcieli. W związku z tym chyba jednak to poczucie zaufania do siebie, budowane też na pewności siebie, wiara w siebie, pewność siebie. Oczywiście dzieci się bardzo różnią i jak mam tą czwórkę, to mogę powiedzieć, że komunikat, który jest przekazany ogólnie, trafia do każdego inaczej tak naprawdę. Czyli zupełnie inaczej pojęcie odwaga, nie, wyzwanie, upór, konsekwencja, zupełnie inaczej rozumie te pojęcie, nie, choleryk, inaczej rozumie sangwinik, albo jakbyśmy nawet nie używali tych pojęć, no, inaczej rozumieją ludzie, którzy lubią rywalizować, a inaczej ci, którzy raczej nie lubią rywalizować. Ja na przykład nigdy nie uprawiałem sportu, bo w ogóle nie czuję rywalizacji. Dla mnie to jest jakaś abstrakcja, że ktoś powie: ty nie wejdziesz na drzewo, tak? I są ludzie, którym się powie: ty nie wejdziesz na drzewo, to oni właśnie wejdą. A jak ktoś mnie powie: ty nie wejdziesz na drzewo, to powiem: nie, nie wejdę. No i koniec. I jak to mnie zmotywować do tego, żebym wszedł na drzewo? No to tą metodą się nie da. Jak ktoś mówi: trzeba być ambitnym, to zawsze sobie myślałem: no ale ambicja jest chora. Mówi się: chora ambicja. W związku z tym, ale są ludzie, którzy... no w imię takiego motywu zrobią wiele. W związku z tym ja myślę, że to takie widzenie szeroko odwagi, że w odwadze jest ukryte właśnie zaufanie do siebie, no to rodzice powinni dbać o to, żeby budować. A jak przychodzi 10-latka czy 12-latka do ojca, mówi: tato, czy ja jestem piękną kobietą, no to nie można jej powiedzieć, że jest przeciętna. No, i nie, już w ogóle nie jest kobietą, tak? Że pewne słowa zostają na zawsze, że my bardzo dużo mówimy niepotrzebnych rzeczy swoim dzieciom, tak? Na przykład mówimy: no dobrze grałeś tego tenisa, ale tak trochę nie do końca inteligentnie, bo chłopcy to tak grali po bokach, a ty tak prosto grałeś. No wprawdzie wygrałeś, ale wiesz. A w Ameryce chłopczyk przegra, a rodzice mówią: może i przegrałeś, ale serwis miałeś najlepszy. W związku z tym zupełnie inna filozofia. Z jednej strony chwalić wszystko, z drugiej strony wszystko krytykować, bo pewnie środek jest jakiś taki sensowny. Czyli widzieć to, co można poprawić, ale też umieć wzmacniać, nagradzać. No nie wiem, czy jesteśmy mistrzami nagradzania, mistrzami wspierania, chociaż to nowe pokolenie rodziców już myślę, że jest zupełnie inne niż ich rodzice. Ale bardzo wiele osób cierpi na taki brak poczucia zaufania do siebie. Poradzę sobie. A jak się przewrócę, to się podniesiesz, tak? Poradzę sobie. To ich haki ma. Dwa, gotowość do ponoszenia ryzyka. Wychowanie dziecka w świecie, gdzie ryzyko stanowi 80% tak naprawdę sukcesu. I jak popatrzymy na to, jak rodzice się zachowują, to jednak mało jest rodziców, którzy mówią: zaryzykuj, zaryzykuj, zaryzykuj. Czyli jak przychodzi dziecko i mówi: zmieniam studia, to który rodzic mówi: to fascynujące, naprawdę, podoba mi się, o, gratuluję, to jest ryzyko, to moje dziecko, tak.
No, istnieją tacy, ale większość jednak jest zmartwiona i gdzieś tam przerażona, ale jak to zmienia studia? Bo to fajnie jest o tym wszystkim mówić podczas takiego spotkania, fajnie jest mówić o tym na wykładzie, natomiast jak się staje w takiej sytuacji realnej, tak, że po 3 latach studiowania albo po 8 latach trenowania tenisa, taki młody człowiek mówi, dzisiaj nie gram w tenisa. Ale jak to? 8 lat grałeś, ale już nie chcę. To jest naprawdę bardzo trudno, ale przecież żeśmy wydali 350 tysięcy. Tak? Bo nie, taki powiedzmy akurat trochę wiem na ten temat, bo mój najmłodszy syn grał chyba 6 lat w tenisa od 8 roku życia i to jest dosyć wymagający sport i czasowo, i finansowo. I bardzo trudno jest powiedzieć wtedy, a to nie ma sprawy, synek, no twoje życie, twój wybór, ale dobra decyzja, bo twoja, pamiętaj. To jest to, co często mówiłem moim rodzicom. Mamo, moja decyzja jest najlepsza, bo jest moja. I ja za nią biorę odpowiedzialność. To ilu rodzicom pasuje taka koncepcja, tak? Czyli ta gotowość do ryzyka, podejmowanie decyzji, to jest jakby kolejny element odwagi. Nie ma odwagi bez decyzji. Po co ludzie idą do psychologa? Po decyzję. Po co piszą maile do mnie? Pytają, czy tkwić w tej pracy, w której są, czy jednak pójść za marzeniami? No ale skąd ja mam wiedzieć, co oni mają zrobić? To nie ma takiego zero-jedynkowego świata, tak, że praca w korporacji jest zła, a praca we własnej firmie jest dobra. Są ludzie, którzy się w jednej odnajdują, w drugiej się nie odnajdują, albo w danym momencie się nie odnajdują, albo w danym momencie potrzebują większego komfortu. No jest wiele czynników. Ale to, żeby podjąć decyzję, trzeba być gotowym do ryzyka. Żeby być gotowym do ryzyka, trzeba ufać sobie. No i ten czwarty element, który też jest częścią odwagi, to jest zaangażowanie w to, co się robi. Tak? Trzeba być odważnym, żeby się angażować. Niektórzy się nie angażują, bo się boją zranienia, nie wiem, bo boją się porażki, to się wolą nie angażować. No właśnie zaangażowanie wynika z tego, że człowiek rozwija w sobie tę odwagę, czyli te 4 komponenty, czyli ufa sobie, jest gotów na ryzyko, którego nie zna, bo nigdy go nie przewidzi, podejmuje decyzję, robię. I jak podejmuje decyzję, że robi, to robi tak, jakby od tego zależało całe jego życie. Jakby w ogóle wszechświat czekał na to, czy on to zrobi. Tak wszyscy patrzyli mu na ręce. Myślę, że najgorzej jest tak żyć trochę na pół etatu. Tak? Trochę sobie ufać, trochę być gotowym na ryzyko, trochę tam podjąć decyzję, trochę nie podejmować, no i tak trochę się zaangażować. Potem któregoś dnia się obudzić i zobaczyć, że tak, no trochę się pożyło. Może szaleństw nie było, ale tak jak powiedziałem, to jest jakaś koncepcja, wizja, która przyszła do mnie dzięki ludziom, których spotkałem po drodze, tak, czyli dzięki moim mistrzom. To bardzo często mówię, że gdybym nie spotkał tych ludzi, to jakaś grupa 5-6 osób, albo nie przeczytał paru książek, kolejny około 5, to być może dzisiaj w ogóle mówiłbym co innego, tak? Czyli kto z kim przystaje, takim się staje. Taka bardzo mądra polska myśl, przysłowie, że no jesteśmy w jakimś stopniu wypadkową ludzi, których spotykamy na co dzień. Jeżeli wokół nas są ludzie, którzy mówią, chodźmy, zróbmy, idźmy, to idziemy, robimy. Ale jeżeli wokół nas są ludzie, którzy mówią, poczekajmy, zobaczmy, zatrzymajmy się, uważajmy, po co to się wyrywać, no to jakby jest to coś, co przyjmujemy. I czasami, i kiedyś mojemu synowi tłumaczyłem, że nic nie jest neutralne tak naprawdę, nic. Nawet jesteś w tej szkole średniej, spotykasz tam ludzi, przyjaźnisz się, to wszystko ma potem swoją konsekwencję w dalszym życiu. Może być tak, że jakaś drobna rzecz wpłynęła na to, że spotykasz kogoś i on towarzyszy ci potem przez 50 lat w życiu, tak? Tworzą się związki, które trwają całe lata, ale czasami gdzieś się, gdyby on nie wyszedł z tego autobusa, a ona się tam nie potknęła, to by się nigdy na siebie, nigdy by na siebie nie wpadli, być może by się nigdy nie spotkali, ale się spotkali. I jak patrzę na przykład z tej perspektywy, to mimo wszystko mnie fascynuje, na przykład to, że ja teraz tutaj mówię i żeśmy się spotkali, że napisaliście, ja odpowiedziałem, że ta korespondencja jest możliwa dzięki ludziom, którzy wymyślili internet, zresztą zamontowali mi tutaj w biurze, połączyliśmy się, te maile przyszły, nie wiem, czy czujecie, za naszym spotkaniem, za tym, że ja mówię, kryje się krąg anonimowych ludzi, którzy dostarczyli nam taką możliwość, którym my rzadko kiedy na co dzień jesteśmy tak wdzięczni, bo trzeba by ciągle mieć taką świadomość, że
No, że mam światło tutaj i prąd teraz, a mógłbym nie mieć, bo są miejsca na świecie, gdzie nie ma po prostu. Albo ktoś, kto tam pracuje, mógł powiedzieć, nie chcę mi się tam sprawdzać teraz tej aparatury, nie będę się angażował w tą robotę, tak? I nagle by się okazało, że nam znika prąd i my znikamy. I z drugiej strony to jest kwestia, czy jesteśmy otwarci na to, gdyby nam nagle wszystko się przerwało, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, o, niezwykłe doświadczenie po prostu. Wszechświat zakończył nam transmisję i spokojnie idziemy napić się kawy bez takiego znerwowania. To jest jak pytałaś na początku, co ze mną wibruje, to właśnie takie podejście wibruje, że człowiek założył na przykład, że jedzie na 3 dni na długi weekend i będzie robił i to, i to, i to, i to, a potem się okazuje, że jedno wydarzenie powoduje, że nigdzie nie będzie jechał na żaden długi weekend. Tak? I czy on potrafi mieć w sobie ten taki pozytywny spokój, takie poczucie, to otwieram się na nowe rzeczy. I potem ludzie bardzo często mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale to zawsze mówią potem. Jak już widzimy kolejny rozdział z tej książki pod tytułem Nasze życie. Natomiast bardzo trudno jest to przenieść i to jest chyba najbardziej fascynujące. Ja mam tutaj z tyłu tego komputera, mam nie wiem, 1500 książek z psychologii, z rozwoju osobistego. To fascynujące jest właśnie to, że w tych wszystkich książkach jest bardzo wiele fascynujących rzeczy, ale najbardziej fascynujące jest to, czy po przeczytaniu takiej książki jesteśmy gotowi to w praktyce wykorzystać i sprawdzić. I potem powiedzieć, że wiemy już, jak to działa. Ale też fascynujące jest to, że możemy sobie dać prawo do tego, że 1200 z tych książek nigdy nie zostanie przez nas przeczytane. Tak? Bo jak pewnie wiecie, kupujemy książki, których nie czytamy. Albo czytamy jeden rozdział. Ale sam fakt, że one tutaj są, czyli jakby energia ludzi, którzy napisali, podzielili się swoim życiem, jest wokół mnie, tak jak ci, którzy słuchają mnie teraz, w jakiś symboliczny sposób mają mnie u siebie w domu. Niektórzy mówią, niektóre kobiety mówiły mi, że sypiają ze mną, co oznaczało, że sypiają z książką, którą napisałem, prawda? Ale ma to pewien sens, że jesteśmy w tej interakcji z innymi ludźmi w bardzo symboliczny sposób i że myśli, które są zawarte w książkach, mają ogromny wpływ. Czyli jak ktoś mnie pytał, no co zrobić, jak nie wiadomo, co zrobić, iść do księgarni, zdaj się na jakiś los, przypadek, wyciągnij jakąś książkę i ją po prostu przeczytaj. I niektórzy mi mówili, że robią tak i znajdują odpowiedzi w tych książkach, że tam znajdują odpowiedzi na pytanie, co dalej zrobić, tak? Czyli ten obszar tych marzeń, które możemy, czyli wychodzenia poza sferę takiego codziennego, zwykłego życia, ten obszar różnych marzeń, małych, dużych i wielkich, jest tak szeroki, że myślę, że każdy, jak na szwedzkim stole, znajdzie dla siebie coś, co może być fascynujące. Czyli mogą być i te wielkie marzenia o domie z basenem, nie wiem, na Karaibach, czy gdziekolwiek. I może być to, że pod koniec tygodnia siądziemy na rower i pojedziemy sobie na długą wycieczkę po lesie, tak? Tylko jest pytanie, czy my doceniamy te takie drobne marzenia? Pokażę taki samochodzik, który kiedyś sobie kupiłem. Jako taki symbol, no właśnie takich marzeń. Dokładnie taki sam mam stojący w garażu, czyli mam go w wersji takiej 1:1, czyli mam takiego Fiata Spidera, który jest 40-letnim samochodem. Ale tamtym jeżdżę parę razy w roku, bo to jest klasik, tym się jeździ kilka razy. Natomiast ten jest ze mną każdego dnia, stoi u mnie na biurku. Lubię sobie otwierać w nim drzwi, lubię sobie otwierać tutaj klapę, tutaj otwierać sobie od silnika, zaglądać. Silnik tutaj wygląda dokładnie tak samo jak w oryginale. Tak? W związku z tym myślę, że jest jakaś niezwykła moc takiej właśnie takiej celebracji różnych rzeczy. Że to mogą być naprawdę drobiazgi. Trzeba go przetrzyć, bo on ma kurz gdzieś tam. Ale jak kończy się zima i idę do garażu, żeby wyjechać tym prawdziwym Spiderem i wyjeżdżam nim z garażu, i już będąc na ulicy, już wyjeżdżam z dachem zamkniętym i będąc na ulicy otwieram ten dach, puszczam go i on się składa. I ja widzę nad sobą niebo,
i podnoszę rękę do góry wtedy i mam takie poczucie, że mogę wszystko, będę latał, jak nic. Nie wiem, czy to czujecie. Samo otworzenie dachu w samochodzie, jak ktoś jeździł kabrioletem, to też wie, o czym mówię. Samo otworzenie dachu w samochodzie daje takie poczucie jakiegoś, nie wiem... Biorę we włosach. Tak, kontaktu z niebem, ze światem, z mocami, ze wszystkim. No, zazdroszczę ludziom w Kalifornii, którzy mogą tak na co dzień, ale u nas się klimat zmienił. Samochody też są w większym wyborze i też tanieją, ale to też nie jest kwestia też pieniędzy, tylko takiej gotowości, na co jesteśmy sobie gotowi przeznaczyć pewne środki. Ale na przykład dla mnie kabriolet, dla człowieka, który jest wodnikiem zodiakalnym, w związku z tym moim żywiołem jest wiatr, dlatego pływałem na desce surfingowej, i dlatego skuter mi bardzo pasował, bo tam też się czuje ten wiatr. No właśnie takie poczucie, jadę, wiatr we włosach. Oczywiście tak jakby człowiek miał 100 km jechać, to nie jest to fascynujące. Ale jako taka symbolika, tak, że wyjeżdżam z garażu i te 20 km potem podjeżdżam pod jakąś kafejkę, siedzę sobie tam, piję kawę i sobie myślę, że no właśnie życie składa się z takich drobiazgów, tak, z chwil. Kiedyś mój syn sobie kupił rowerek jednokołowy, jeździł na nim 2 tygodnie i potem miał wyrzuty sumienia, że już nie jeździ. I mówi do mnie, że no, że ma takie wyrzuty sumienia, że wyrzucił w błoto 400 zł. I pamiętam, że powiedziałem, synu, gdybyś miał na tym rowerku jeździć tylko jedną godzinę, kupiłbyś go dla jednej godziny, to miało sens, bo życie składa się z godzin. I to jest chyba coś, czego długo nie doceniamy albo nie rozumiemy, tak, że nawet jak mamy te 15 lat i chodzimy do tej szkoły i siedzimy na tej chemii, której nie lubimy, to jest godzina z naszego życia. I potem następne dwie lekcje z matematyki, 2 godziny z naszego życia. I nikt nie wie, co mu się w życiu przyda. Czy przyda mu się chemia, czy mu się nie przyda. I pewnie wiele osób potem potwierdza, że no niezwykłe zdarzenie, bo potem rozpoczęli jakąś pracę i właśnie potrzebowali tego przedmiotu, którego najmniej lubili kiedyś w szkole. Czyli jakby doszliśmy do tego, z czego żeśmy wyszli. Życie jest tajemnicze, taka jest jego natura. I takie ma być, i to jest właśnie największa wartość życia, że jest tajemnicze. Pięknie nam się tutaj koło zatoczyło. Jeszcze tylko mamy jedno to pytanie, które tutaj wpłynęło na Dominika, którego przy okazji pozdrawiamy. Okej, ja będę je czytał, ale trochę postaram się je sparafrazować z tego powodu, że jest dosyć długie, więc może mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to gdzieś tam... Nie wiem, prosiłbym kogoś o jakiś może komentarz, albo może Hania na przykład może mi podpowiedzieć też gdzieś tutaj jakoś. Ale spróbujmy, może będzie ok. Więc nawiązując do badań Annette Laurent, która to badała rodziny majętne i te uboższe, i sprawdzali, ona w tych badaniach sprawdzała, w jaki sposób ludzie majętni oraz ludzie ubodzy pielęgnują lub też nie pielęgnują talenty u swoich dzieci. I w tych badaniach, tak w skrócie dużym opowiadając, one były przeprowadzane w taki sposób, że dzieci z rodzin tych takich, można powiedzieć, bardziej majętnych, te dzieci miały bardziej organizowany czas przez rodziców, oni bardzo mocno ingerowali tak naprawdę w ich talenty, rozwijali je, zapisując na jakiś tenis i inne rodzaju tego typu sporty. Natomiast rodziny te mniej majętne z kolei nie ingerowały tak bardzo w ten rozwój dzieci, nie? W te talenty i tak dalej. I tutaj pojawiły się takie wnioski właśnie z tych badań, że osoby, które były z tych rodzin bardziej uboższych, były bardziej zamknięte w sobie, nieśmiałe, miały pewien niższe poczucie własnej wartości, a z kolei te dzieci z rodzin bardziej majętnych, gdzie były te pielęgnowane talenty, te wartości, to poczucie własnej wartości, ta otwartość była troszkę inna, były bardziej otwarte. I tutaj jest taki zastanawiający wniosek na koniec, że właśnie
te dzieci z rodzin mniej majętnych nie wiedziały, jak do końca dostosować się i spersonalizować swoje potrzeby do swoich celów względem przyszłości. I tutaj jest takie pytanie, co ty sądzisz na ten temat? No, jak badania mówią, to badania mówią, trudno polemizować. Myślałem, że będą inne wnioski, myślałem, że wyjdzie na to, że te dzieci z rodzin uboższych miały większą wyobraźnię, determinację, gotowość do ponoszenia trudu i tak dalej, bo mój kolega Rafael Badziak pojechał w świat, przez bodajże rok jeździł, spotykał miliarderów, najbogatszych ludzi, nie milionerów, ale miliarderów, najbogatszych ludzi na świecie, napisał książkę zresztą. I wyszło mu z tych badań, że oni wszyscy pochodzili z biednych krajów i z biednych rodzin. Nie mieli żadnego wsparcia tak naprawdę. Może z wyjątkiem takiego wsparcia rodziców, którzy ich kochali po prostu, natomiast nie mogli im dać właśnie tego wykształcenia. Myślę, że są jakieś inne czynniki, które też tam są ukryte, które być może nie są badane, tak? Może te rodziny bogatsze miały więcej czasu, który poświęcały, może to słownictwo tam jest inne, może więcej się mówi o miłości, bo to myślę, że jest, jak zacząłem studia, to pamiętam takie zdanie, że różni ludzie w różnych sytuacjach z powodu różnych czynników różnie się zachowują. I pomyślałem sobie, to ja już nie muszę studiować, bo to jest kwintesencja psychologii. No dokładnie tak. No różnie ludzie w różnych sytuacjach, pod bardzo różnych czynników, będą się różnie zachowywali. I bardzo trudno jest te czynniki wszystkie kontrolować w badaniach. Trzeba je tam niby izolować jakoś, tak, to robić testy różne statystyczne, żeby tutaj badać to wszystko. Ale myślę, że jest wiele czynników, że w ogóle poświęcanie czasu swoim dzieciom jest też taką pewną formą wyrażania zainteresowania, miłości. Poza tym te dzieci, które mają różne pasje i rozwijają je, no, uczą się siebie w tym wszystkim, tak? Budują siebie. Jeżeli ktoś się nie sprawdził, nie widział, w ogóle nie wie, jak by się zachował, nie zna pewnych rzeczy. Miałem kiedyś takie doświadczenie wiele lat temu, bardzo 30 lat temu, była taka akcja w Polsce, chodziło o pomaganie dzieciom z Czarnobyla i można było wziąć takie dziecko na wakacje, zaprosić do siebie do Polski, no i w ten sposób pomóc, tak, i pamiętam, że miałem takie dziecko u siebie przez chyba miesiąc albo dwa, już nie pamiętam dokładnie. I ono naprawdę wielu rzeczy nie znało. Nie znało na przykład, nigdy nie jadło kotleta schabowego. No, w ogóle wiele rzeczy nigdy nie robiła, miało 12 lat, tak, także ja się bardzo długo potem zastanawiałem, bo on też nie miał chęci wyjeżdżać później, on tak dobrze się tutaj czuł, że miałem takie głębokie przekonanie, że ja nie wiem do końca, czy ja sprawiłem przyjemność temu dziecku, bo on nie znał tego świata, którego mógł dotknąć przez chwilę, przez miesiąc i potem musiał znowu wrócić do tego świata, który inaczej wygląda, prawda? Czy to jest wspierające, czy być może moje ego się tutaj dobrze poczuło, że pomagam dziecku, ale że dla niego to był za duży przeskok. I pamiętam też kiedyś Jacek Pałkiewicz opowiadał, że w Amazonii jak był, to spotkał ludzi, którzy nie znali metalu nawet, żelaza nie znali, posługiwali się no, czymś, co było używane kilka tysięcy lat temu i o nim rozdał chyba 10 toporków, czy 10 siekier. Czyli jakby cywilizacyjnie ich o parę tysięcy, o 2-3 tysiące lat przeniósł do przodu, tak, do czasów, kiedy się pojawiło żelazo, ale też kiedy zostało dobrze obrobione, naostrzone. I też miał takie wątpliwości, czy on dobrze zrobił tak naprawdę, bo oni tam zajmowali pozycję w hierarchii dzięki umiejętnościom, które nabyli. Ale jak dał komuś siekierkę, to ten ktoś miał umiejętności i narzędzie, które powodowało, że on już w tej hierarchii był wyżej, on miał większą moc. Jak gdyby mu dał karabin maszynowy, to już w ogóle praktycznie byłby tam, już mógłby być wodzem. W związku z tym myślę, że to jest właśnie no, kwestia wyrównywania tych szans i ja bym powiedział, że takie czynniki uznałbym tutaj za istotne, tak? Że te osoby nie mogły się rozwinąć, nie mogły się odnaleźć w takich nowych sytuacjach, bo nie miały takiej szansy. Natomiast myślę, że gdyby im dać taką szansę, to
te kompetencje by się wyrównały. Ale mimo wszystko gdzieś tam z tyłu głowy mam takie poczucie, że no właśnie takie osoby, ja się wychowałem na filmie Daleko od szosy, nie wiem czy kojarzycie, to jest film z lat 70. Ja go oglądam cyklicznie co jakiś czas. Dla mnie to jest tak wzruszająca historia tego młodego człowieka, który się zakochuje i dzięki swoim no właśnie takim marzeniom i ambicji kończy szkołę, robi prawo jazdy i jakby pnie się, no szkoda, że nie dokończyli, chciałbym zobaczyć jak to było dalej, tak, ja widzę go po studiach jako inżyniera i to jest mi bliższe, że takie historie bardzo często pokazują, że te osoby, które musiały się zmierzyć na początku, przebić się przez problemy, one później nie mają żadnych ograniczeń. Natomiast te osoby chowane właśnie w takim świecie, w którym rodzice bardzo wiele rzeczy kontrolują i myślą za dzieci, dochodzą do pewnego poziomu, tak? Czyli powiedział, że bardziej bym widział, że jak już ten z uboższej rodziny podejmie decyzję, że chce wyjść z tego, to zostanie milionerem, miliarderem, czyli jego skala jest nieograniczona, niż ten z takiego domu, gdzie wszystko było, rodzice wspierali, pieniądze były, potem mu kupili mieszkanie, zapłacili za studia, praktyki i tak dalej, że on dojdzie do pewnego poziomu, ale milionerem nie zostanie tak naprawdę, że większa szansa na bycie bogatym człowiekiem, jeżeli to w ogóle jest dla kogoś wartość, jest w przypadku osób, które musiały się zmierzyć z trudnościami od samego początku, tak? I jak się czyta te historie tych miliarderów, które Rafael opisał, to właśnie to są historie ludzi, którzy praktycznie byli z bardzo biednych krajów i z bardzo biednych rodzin. Natomiast mieli wielkie marzenia, które były większe od problemów, które się na drodze pojawiły. Teraz jest pytanie, czy oni myśleli, że są odważni, czy nie myśleli, czy czuli, o, jestem odważny. Myślę, że w ogóle się na tym nie zastanawiali. Po prostu robili krok do przodu i krok do przodu i krok do przodu. Jest taka scena w Shreku, w pierwszym odcinku Shreka, no to film ma już z 15 albo 20 lat, jak oni przechodzą przez taki bujający się most i osioł idzie tyłem, a Shrek go tak cały czas popycha i w końcu przechodzą ten most, tak? Ale on nie patrzy, i nawet mówi osioł takie zdanie, w dół nie patrz, w dół nie patrz, nie patrzę w dół nie patrzę. Nie wiem, czy pamiętacie. Ja to kiedyś na zajęciach z coachingu puszczałem, na takich warsztatach coachingowych. No właśnie, jak ktoś nie patrzy w dół, tylko patrzy przed siebie, to przechodzi, ale to robi krok po kroku, tak? I ja myślę, że idąc krok po kroku, taka metoda Kaizen, czyli dzielenie tych wszystkich naszych aktywności na takie malutkie, jeszcze mniejsze, jeszcze na plasterki jak salami, powoduje, że każdy w zasadzie nosi w sobie potencjalne możliwości realizowania wielkich, szalonych, dzikich marzeń i jest tylko pytanie, czy chce. Mnie bardzo mocno motywuje taka myśl, że kiedyś moje wnuki usiądą, a ja tak popatrzę na nie i powiem, dziadek zrobił, a nie powiem, dziadek miał taki pomysł, planował, myślał, żeby zrobić, tylko dziadek nie zrobił, bo babcia właśnie go zniechęciła i zrzucić na babcię i powiedzieć, że dziadek to by chciał, ale babcia się wszystkiego bała, tak? Że nie chciał mieć 80 lat i spojrzeć w dół i powiedzieć sobie, że no, że w zasadzie nie mam o czym opowiadać, tak? To jest taki indiański dowcip, jak młody Indianin pyta, po co my wodzu to wszystko robimy, te inicjacje, my cierpimy, boli nas, krew się leje, po co my to w ogóle wszystko robimy? I wódz mówi, widzisz, młody, dobrze, że pytasz, to trzeba wiedzieć. I mówi, słuchaj, my to wszystko robimy po to, żeby było kiedyś o czym opowiadać. W związku z tym taka idea, żeby kiedyś było o czym opowiadać, jest dla mnie mocno motywująca, tak? Czyli jedni wejdą na drzewo, bo ktoś im powie, ty nie dasz rady, ty jesteś słaby i nie masz szans, i oni wejdą, żeby udowodnić, że tak nie jest, a ja bym szedł na drzewo, jakby ktoś powiedział, wejdź na drzewo, kiedyś wnukom powiesz, że dziadek wszedł na drzewo, a to ma wartość, to ma sens. I tego życzę. Nie tylko wnuków, ale tego, żeby było też o czym opowiadać. Jacku, przeciągnęliśmy o całe 25 minut, bo mieliśmy godzinę 25 minut temu skończyć. Już nie mamy odwagi zadawać kolejnych pytań, tylko cię poproszę. Ale jeszcze, jeszcze jedno możecie, bo jak żeśmy przedłużyli, to jeszcze mamy do 30, mamy 5 minut. To ja od razu rzucę dwa pytania, więc pilnuj proszę czasu. Pierwsze to, czego ty życzysz dzisiaj
dzieciom na Dzień Dziecka i rodzicom, żeby ich wspierały w tym? A drugie pytanie, bo mówiłeś o 5 książkach, które były dla Ciebie inspiracją. O. Która z nich? Te książki, które są dla mnie inspiracją, one mogą nie być atrakcyjne dla innych. Ja na ogół staram się nie mówić o referencjach książkowych, bo książek jest dużo. Ja jestem, mimo od tego pytania zacznę, ja jestem mimo wszystko zwolennikiem takiej filozofii czytania książek, które do nas przychodzą. Tak? Czyli jadę samochodem albo coś oglądam i nagle do mnie przychodzi książka, wyświetla mi się. I dzisiaj to jest tak, że ja ją po prostu wchodzę i kupuję od razu, płacę blikiem, potrafię na światłach kupić książkę. Czyli jadę samochodem, słyszę w radiu jakąś informację, są czerwone światła, to na tych światłach kupuję. To jest niesamowite, to jest fascynujące. Jeżeli ktoś nie fascynuje się takimi rzeczami, to powinien zacząć, że dożyliśmy takich czasów technologicznych. Tak? Na przykład książka, która dzisiaj do mnie przyszła, Optymistki. To są wywiady z różnymi kobietami. Nie wiem, jeszcze nie czytałem. Ale tak sobie pomyślałem, to może być bardzo ciekawa książka. Posłuchać optymistycznych kobiet. Teraz, czy ona komuś będzie pasowała? Bardzo trudno mi powiedzieć. Ona do mnie po prostu przyszła. I czasami sądzę, że taka filozofia, że wejdź, rozejrzyj się i tak intuicyjnie coś weź i przeczytaj, ma w sobie jakąś mądrość. Być może my rzeczywiście na innym poziomie, na poziomie podświadomości, potęga podświadomości, to jest jedyna książka, o której mogę powiedzieć, każdy ją powinien przeczytać raz w roku tak naprawdę. I jeszcze najlepiej jakby cokolwiek z tego wykorzystał praktycznie, tak? Czyli nauczyłby się trochę afirmować pewne rzeczy, przyciągać. Natomiast co bym życzył dzieciom? No dzieciom bym przede wszystkim życzył tego, żeby były dziećmi, miały w sobie tą taką radość z odkrywania, taką życzyłbym takiego otoczenia dzieciom, które by wspierało w nich właśnie tą taką kreatywność, ciekawość, to jest przepiękne słowo, bo to ciekawość prowadzi nas do różnych zmian, do odkrywania, do poznawania tych tajemnic. Dzieciom życzyłbym ciekawości, ale również rodzicom czegoś takiego, żeby patrzeć na swoje dzieci, umiały mówić, o to ciekawe, że on się tak zachowuje. Rodzicom przede wszystkim życzyłbym mniej ocen, mniej takiego poczucia, że piątka jest lepsza od czwórki, a szóstka jest lepsza od piątki. Bo wychowujemy się w takim świecie, że coś jest lepsze, a coś jest gorsze. I potem ludzie też mają takie poczucie, tak, że nie wiem, dyrektor to lepsze stanowisko od handlowca. A nie wiem dlaczego, jak ktoś jest szczęśliwym handlowcem, może naprawdę mieć więcej frajdy niż nieszczęśliwy dyrektor, prezes, właściciel firmy. Tak? Czyli rodzicom bym życzył próbowania oduczania się oceniania swoich dzieci i bania się też o nie. Dzieci można ostrzec, nie można powstrzymać i tak zrobią swoje. Także my żeśmy robili to, co chcieliśmy, to, co nam rodzice mówili, nie miało żadnego znaczenia. I warto o tym czasami pamiętać, bo pamiętam takie odkrycie, że rodzice narzucają pewne normy i mówią, masz wrócić, dobra, możesz zostać na podwórku jeszcze, ale masz wrócić do 20. No, jak się spóźnisz, to szlaban tam z komputerem na cały tydzień. No ale dziecko się zagapiło albo było fajnie, nie miało ochoty wracać i wróciło pół godziny później, tak? I takie pytanie, co z tym zrobić? No według mnie, no to co trzeba zrobić, to trzeba być konsekwentnym, bo niekonsekwentny rodzic według mnie sprawia sporo problemów dzieciom, bo nie wiedzą, jak mają się odnaleźć. A konsekwentny wcześniej czy później będzie uszanowany i powiedzieć, okej, rozumiem, było fajnie, ale żeśmy się umawiali, albo taki był warunek, w związku z tym z komputerem na tydzień koniec, tak? I to jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz to jest takie wewnętrzne poczucie, że to moja krew, też bym tak zrobił, też bym się ojca nie słuchał. I dobrze, że się mnie nie słucha, bo jeżeli się mnie nie słucha tak do końca, to będzie wychodził poza świat, który ja mu organizuję. Będzie szukał szerszej perspektywy, tak? Czyli z jednej strony się tutaj wkurzamy, że dziecko nas nie słucha, ale z drugiej strony sobie myślimy, wszystko co dookoła nas się rozwinęło, to dzięki ludziom, którzy wyszli poza schematy tak naprawdę, którzy nie chcieli przyjąć tego, co jest jako normę. Czyli poradzi sobie, tak? Bo bardzo często rodzice mówią, taki uparty jesteś. No to przepiękna cecha, potem się mówi, bądź uparty. Czyli w domu nie,
ale jak już realizujesz marzenia, to już bądź uparty. To jeżeli my narzucamy coś dziecku i stawiamy mu taką barierę, że on nie może czegoś przeskoczyć, tak? Jesteśmy krytyczni i on nie potrafi się obronić przed tym, wyjść poza to ograniczenie, to potem mu takie ograniczenie postawi świat, ludzie, których spotka, przyszli szefowie, no wszyscy mu postawią. Potem rodzice mówią, taka pierdoła jesteś. O, a propos, to mój ulubiony dowcip, jak żona mówi do męża, ty pierdoła jesteś i patrzę na ciebie, naprawdę jesteś wyjątkowa. Gdyby był konkurs na największą pierdołę, to ty byś zajął drugie miejsce. I mąż mówi, dlaczego drugie? No bo właśnie taka pierdoła jesteś. W związku z tym żyjemy w świecie, w którym wszyscy mają zajmować pierwsze miejsce. No to życzyłbym rodzicom, żeby jednak pamiętali, że ocenianie bardzo mocno ogranicza rozwój, tak? I życie w takim świecie ciągłych ocen, dobre, złe, ładne, brzydkie, powoduje, że nie możemy nauczyć się takiej radości z doświadczania różnych rzeczy, prawda? Z takiego otwarcia na wielorakość, na różnorodność. I jeżeli się tego nie zaszczepi u dzieci, które mają naście lat, ileś tam lat, to potem dorośli ludzie też tego nie mają. I jakby brakuje takiej ciekawości, takiej, wody nie ma, o, to ciekawe, kiedy będzie, tak? Ludzie się denerwują, bo woda powinna lecieć, wszystko powinno być takie, jakie ma być. A w szkole powinny być piątki i szóstki. A dla mnie to było wielkie wyzwanie, żebym ja się oduczył w swoim życiu takiego patrzenia na świat 0-1, dobre, złe. No, oczywiście ja gdzieś tam się przesuwam w skrajności i pobyt w Indiach mi to bardzo mocno ugruntował, że jak mi ktoś gwoździem porysował samochód, to ja patrzyłem na ten porysowany samochód i mówiłem do siebie, doświadczyłem porysowanego samochodu. To nadal jest mój samochód, w związku z tym po prostu tylko porysowany, nic się nie zmieniło. To może się dla niektórych wydawać szokujące, ale właśnie wtedy miałem poczucie, że nauczyłem się wykorzystywać to, czego się uczyłem w różnych dziwnych miejscach, między innymi w aśramie Osho, właśnie takiego stoickiego podejścia, takiego, to tylko doświadczenie. Nikt ci nie będzie zmieniał humoru tylko dlatego, że nie lubi ciebie albo twojego samochodu, prawda? No ale może to jest skrajność, może to dla niektórych jest trudne do zaakceptowania. Chociaż można się przez chwilę wkurzyć, a potem podejść do tego z uśmiechem, a można pójść jeszcze dalej, ale to już wymaga pewnie trochę treningu i pomyśleć sobie, jakie biedne i jakie smutne życie musi mieć człowiek, który komuś musi porysować samochód, żeby mu to w jakiś sposób sprawiło przyjemność, zrekompensowało jego wszystkie kompleksy i jeżeli jemu to sprawiło naprawdę przyjemność, to niech jeszcze mi z przodu porysuje i ja mu to dam w prezencie. Tak. To może być dla niektórych szalone, ale przeżyłem taką historię, jak od tej mojej ukochanej motorówki ktoś w nocy ukradł silnik. Silnik od motorówki waży 70 kg, ten, który ja miałem. W związku z tym pierwszy moment, kiedy zobaczyłem, że nie mam silnika, to był moment, kiedy użyłem zestawu wulgarnych słów, żeby opisać sytuację, ale drugi moment to był taki, gdy pomyślałem z takim ogromnym zrozumieniem i współczuciem dla losu tego człowieka, który być może nie dostał od rodziców czegoś, co mu dało taką siłę do innego życia i musiał przyjść w nocy, stresować się, denerwować, a potem jeszcze sprzedać to gdzieś i tak dalej. Ty pomyślałem sobie, jeżeli komuś ten silnik naprawdę coś w życiu zmieni, to ja sobie poradzę. Skończyło się tak, że ta motorówka nigdy więcej już potem nie pływała, czyli stoi od 20 lat nieużywana, ale być może to ma jakiś sens. Może ona była potrzebna. Czasami przeznaczenie nie jest na całe życie, czasami przeznaczenie jest na rok, dwa, trzy. Tak? Czyli nie wszystko musi być nieskończone. I tego bym życzył rodzicom, żeby dali trochę więcej przestrzeni dzieciom do tego, żeby one mogły rozwinąć i ciekawość, i wyobraźnię, i trochę doświadczyć takiego prawdziwego strachu, ale też doświadczyć tego, że puk, puk, strach puka do drzwi, otwiera mu odwaga, tam nikogo nie ma, ale ta odwaga jest do wyzwolenia szczególnie wtedy możliwa, kiedy to, co mamy zrobić, jest dla nas ważne, wartościowe, tak? Czyli jeżeli mamy jakieś wartościowe marzenia, które są dla nas istotne, to ludzie potrafią bardzo wiele rzeczy zrobić. Natomiast jeżeli coś nie wydaje nam się aż tak ważne, to czasami intuicyjnie, podświadomie według mnie nie chcą tutaj wykorzystywać tego całego mechanizmu odwagi, bo to dla nich nie jest tyle warte. Tak? Czy nie zmierzamy się ze wszystkim i nie wszędzie pokazujemy, że jesteśmy odważni, ale tam, gdzie jest to dla nas wartościowe i w zgodzie z nami, to myślę, że naprawdę ludzie są w stanie wiele. A dzieciom życzę, żeby
żeby umiały korzystać z tego momentu w życiu, w którym są, czyli żeby i miały ten czas, żeby być 5-latkiem i 10-latkiem i 15-latkiem i 20-latkiem i 25-latkiem, a potem 40-latkiem. Nadal jesteśmy jeszcze dziećmi. Swój wiek należy nosić z godnością, jak to ktoś kiedyś powiedział, w związku z tym fajnie jest być w tym miejscu, w którym się jest. Czyli jak ma się 15 lat, to tak nie marzyć już intensywnie, żeby mieć 20, żeby potem mając 30 nie marzyć znowu o tym, żeby mieć 15 i tak dalej. Czyli korzystać z tego czasu tu i teraz. Tego wszystkiego i wam również życzę. Dziękujemy bardzo. Czego my tobie możemy... Bardzo dziękuję. Czego my tobie, Jacku, możemy życzyć? No wiesz, w moim wieku to się życzy zdrowia. Zdrowia. Bo konsekwencją intensywnego życia zawsze jest jakieś zużycie fizyczne, biologiczne, tak? Czyli nawet to, co jest fascynujące, nie wiem, podróż do Australii, tak? 24 godziny. W pewnym wieku jest, o właśnie, w takie miejsca na przykład należy jechać, jak się ma lat 40, a nie 60. Bo to tak jak na desce surfingowej warto pływać, mając lat 20, a nie 40. Tak? Są pewne rzeczy, które są mocno związane z naszymi możliwościami, kompetencjami fizycznymi, bym powiedział. Także ja myślę, że gdybym miał sobie coś życzyć i podpowiedzieć, czego można mi życzyć, to tego, żebym oczywiście zdrowie w normie wieku, bo wiek ma swoje prawa, ale myślę tego, żebym nie tracił nigdy tej ciekawości świata i takiej gotowości do inspirowania się tym, co mnie otacza i co zauważam, a potem dał to na zasadzie giveaway, podaj dalej innym, żeby oni to dali innym, tak, żebym kiedyś mógł spojrzeć z góry i powiedzieć, że no fajnie było po prostu. W ramach głębi wdzięczności, o której piszesz w książce, my ci niesamowicie dziękujemy. Dziękujemy za poświęcony nam czas. Wiesz co, pozwolimy sobie na reklamę, bo pokazałaś książkę. Ja generalnie nie mam zwyczaju reklamowania swoich książek, ale to jest książka dla dzieci, pełna moc marzeń. I napisana jest w covidowych czasach i to dzięki covidowym czasom zawdzięczamy tą książkę, bo miałem po prostu taką chwilę i jedna rzecz mnie zastanowiła, że te marzenia, o których ja mówię, to one w moim życiu się pojawiły, jak ja miałem 10-12 lat. Także ja realizowałem, mając 40 lat, marzenie dziecka. I że dzisiaj pewnie może być dokładnie tak samo, że takie dziecko ma tam 9 czy 10 lat i wizja, żeby miało 40, jest dla niego abstrakcyjna zupełnie, bo jak się ma 10 lat, to wyobrażenie sobie w wieku lat 40 to jest abstrakcja. Ale jak będzie miał 40 lat, to bardzo często powie, że no jakoś tak szybko w ogóle zleciało, no nie wiadomo kiedy. I że jeszcze świetnie pamięta, jakie miał marzenia wtedy, tak? Na przykład ten skuter. I dlatego napisałem tą książkę, która jest interaktywna w pewnym stopniu, tutaj trzeba wpisywać pewne rzeczy. Jest miejsce na pisanie swoich marzeń dzisiaj, tak? Przy pomocy rodziców albo samemu, moje marzenia. Ale są dwa rozdziały, które bardzo mnie wzruszają na samym końcu, bardzo króciutkie. Jeden to jest dzisiaj kończysz 21 lat i możesz sobie spojrzeć i zapisać, co zrobiłeś, czego nie. A drugi, który mnie mocno wzrusza, no to trzy kartki tak naprawdę, to jest przeczytaj dopiero w dniu swoich 40 urodzin. I to zdanie, które tutaj napisałem, że jeśli czytasz tą stronę i naprawdę są twoje 40 urodziny, to jestem pod ogromnym wrażeniem, że zatrzymałeś tą książkę. Bardzo się cieszę, bo właśnie taki mój był zamysł, aby towarzyszyła ci przez wiele lat. Miała ci pomóc nie zapomnieć o marzeniach. Jeśli ty masz dzisiaj 40 lat, to ja najprawdopodobniej, jeśli żyję, zbliżam się do 90. To jest niesamowite i wiesz co, tego mógłbym sobie też życzyć, żebym się zbliżył kiedyś do 90 i żeby taki 40-latek napisał do mnie maila, że kiedyś miał 10 lat i rodzice mu tą książkę kupili i zapisał swoje marzenia i je zrealizował. O, to byłoby przepiękne. Książka jest do kupienia tylko w jednym miejscu,
w wydawnictwie, które ją wydało, dodzieci.pl, dodzieci.pl. Tak, należy na dobry adres. Także dzieciom polecam, rodzicom również, bo mogą sobie wtedy odświeżyć swoje własne marzenia. Dusza się nie starzeje, w związku z tym myślę, że nie ma takiego momentu, kiedy człowiek może tak w 100% powiedzieć, że jest za stary na cokolwiek. Także. Ja wierzę, że ten, kto napisze do ciebie maila w wieku 40 lat, dzisiaj nas słucha, więc życzę ci tego z całego serca, że jego rodzice też nas słuchają, albo babcia, albo może jakiś dziadek. Jeżeli nie wiecie, gdzie kupić tą książkę, to jest www.dodzieci.pl. Tutaj w banerze jest też na naszej stronie, żeśmy to publikowali, więc niech ona dzisiaj do was przyjdzie, ta książka. Dziękuję serdecznie. Piękne. Ja również dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia niebawem i tak jak powiedzieli, wierzę w przeznaczenie, więc na pewno jeszcze się spotkamy. Dziękuję za inspirację też i to wszystko, co dostaliśmy. Dzięki, Jacku. Dzięki.